Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15. Dzień dobry panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Panie pośle, zaskakuje skala, sprawność, zdecydowanie tego procesu rozliczeń poprzednich rządów przez koalicję Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi? To jest jakaś nowa jakość? Może zacznę od tego, że jeżeli są nieprawidłowości, które są niezgodne z prawem, to one powinny być wyjaśnione i ukarane. To jest po pierwsze, dlatego że mówimy o skarbie państwa, mówimy o pieniądzach publicznych, a te pieniądze trzeba 10 razy oglądać, zanim się je wyda. Chyba tak się nie działo właśnie, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości. No to trzeba wyjaśnić. Natomiast absolutnie jestem zbulwersowany bezwzględnością i metodami, ja to bym nazwał nawet bardzo ostro, bandyckimi takimi, gdzie ludzie bez oznaczeń, bez identyfikacji żadnej włamują się do mieszkania i całą dobę tam siedzą. To jest po prostu tak jakoś, nie wiem, ja nie pamiętam takich przypadków. Dzisiaj mówiono, że w stanie wojennym podobno włamywano się pod nieobecność mieszkańców do mieszkań. Przyszła taka informacja, ale my nie mamy żadnego stanu wojennego. Proszę, ja tak samo jak protestowałem za rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak porównywano wtedy sytuację do mrocznych czasów PRL-u, a wielu polityków opozycji wtedy takie porównania snuło. Tak teraz uważam też, że no, gdzie Rzyma, gdzie Krym, no, stan wojenny, jeżeli są przeszukania, które są normalną czynnością procesową. Fakt, tak, że tutaj było wejście na twardo ze zniszczeniem drzwi do domu byłego ministra Zbigniewa Ziobry, ale tam parę godzin później był pełnomocnik jego, bo sam Ziobro w tym czasie najprawdopodobniej był za granicą, prawda? Pojawił się jego pełnomocnik kilka godzin później, no i był przy tych przeszukaniach. No parę godzin później Ziobro już tam był, więc jeżeli na konsultacje pojechał za granicę, to nie jest powód, żeby mówić, że do niego dzwoniliśmy, bo nie dzwoniliśmy. Nikt tak do niego nie zadzwonił. Tak mówi minister Ziobro. Poza tym sami prokuratorzy mówią, że to było troszkę nadużycie prawa i tyle. No, taka pokazówka, to chodziło o pokazanie siły, ale wie pan, no, słaba o przestraszenie polityków obozu Zjednoczonej Prawicy? Być może, być może. Mamy dzisiaj protesty rolników, mamy dzisiaj być albo nie być Zielonego Ładu i w takie wrzutki kosztowne społecznie, powiedziałbym. Bo to jest o krok dalej. Ja ciągle mówię, że jakby no, tak to jest z tą demokracją, że następny rząd już nie będzie w tym miejscu, w którym ten rząd dzisiaj jest. I po prostu on będzie o krok dalej. I tego się bardzo boję. Dlatego, że te precedensy są bardzo niebezpieczne. Przypomnę tylko, że immunitet poselski sięga trochę dalej. Na przykład postępowania karne powinny być zawieszone na czas trwania immunitetu. Jeżeli takie postępowanie wobec Ziobry jest, to podobnie jak Gawkowski, podobnie jak ten były... Gawłowski. Przepraszam, tak. Wicepremierowi Gawkowskiemu. Przepraszam panu Gawkowskiemu, on ma swoje problemy. Natomiast... nie takie na szczęście. No, nie takie, tak. No ale... Jak pan Gawłowski. Tak. Ale jednak pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji popełniają samobójstwo. Mamy taki przykład wicedyrektora i warto by się zainteresować, dlaczego on to zrobił. Więc w Ministerstwie Cyfryzacji też są problemy. Tak, wracając do tej historii, ewentualnie jeszcze wrócimy. A jeżeli chodzi o historię pana Ziobry, to postępowanie powinno być wstrzymane na czas trwania immunitetu. Natomiast z całą pewnością nie zgodzę się na taką interpretację, że mieszkanie nie jest objęte immunitetem, bo mieszkanie posła to jest poseł. On tam trzyma swoje ważne rzeczy, które są objęte poufnością. Poseł, proszę państwa, jako jeden z niewielu, bo i dziennikarze takie prawo mają, ma obowiązek ukrywania źródła informacji. Czyli nikt nie może posła przymusić do tego, żeby ujawnił źródło informacji swojej. Panie pośle, poseł ma obowiązek ukrywania źródła informacji? Tak, swojej. A to w jakich przepisach pan poseł przedstawi mi źródło tego, nie wiem, uprawnienia, czy... Ustawa o sprawowaniu mandatu poselskiego, tam jest to opisane.
Jest. Poseł ma prawo nie ujawniać źródła informacji. To są prawa nadane również dziennikarzom. Przy takim przypadku, jeżeli ABW wchodzi, jeszcze raz to mnie strasznie uderza, że ta arogancja tychże funkcjonariuszy no nawet nie przypomina tej z PRL-u, który dość dobrze pamiętam. Nie wylegitymować się, najechać na dom, tak po prostu włamać się do tego domu i bez żadnych... Tam nikogo nie było, nie mieli komu się legitymować akurat biedaczki. W tym domu. Biedaczki, no jakie biedaczki. Się legitymowali. Tak no to, a przynajmniej... wie pan, że z Gawłowski... Dobrze powiedziałem? Gawłowski. Umawiano się 3 razy na przeszukanie mieszkania, bo go nie było w domu. Dlatego, że prawo nakazuje, żeby ktoś był. No i dziś już są, proszę państwa, skutki tego w domniemaniach. A co oni tam takiego podrzucili, że kamery zakrywali i że jakby czekali specjalnie chyba na to, żeby nikogo w tym domu nie było? Panie pośle, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wczoraj w Radiu Plus powiedział, że to, co do tej pory zrobiła nowa władza, to, co premier Donald Tusk zrobił, no bo jakby nie patrzeć, odpowiada za to, co się dzieje w ostatnich miesiącach w Polsce przede wszystkim, to podchodzi pod kodeks karny i siłową zmianę ustroju i jego zdaniem kiedyś Donald Tusk będzie za to sądzony od 10 lat do dożywocia, tak mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli trzymamy się gruba prawa, przesada, czy to zarządy telewizji są dzisiaj nielegalne, dlatego że sąd nie zalegalizował zmian, czyli KRS nie dokonał zmian w składach zarządów, uznając, że one są wadliwie podjęte. To znaczy, że nielegalne działania mają miejsce. Ja mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy się tym zajmują, mają na piśmie polecenia swoich przełożonych, bo na końcu okaże się, że to oni są winni. Dotyczy to tak samo oficerów, którzy włamania do domu Ziobry dokonali, jak i tych, którzy włamania do telewizji zrobili i przejęcia spółek niezgodnie z prawem. I tu jakby, wiecie państwo, ja jeszcze jako przedsiębiorca muszę powiedzieć, że jak się porówna przychody telewizji dziś, mówię o telewizji polskiej i w zeszłym roku albo 2 lata temu. No pewnie regres potężny. To jest działanie na szkodę tej spółki oczywiste. I ktoś też za to będzie musiał ponieść konsekwencje. Panie pośle, jeszcze wracając do historii ministra Zbigniewa Ziobry i jego otoczenia, to zawsze Prawo i Sprawiedliwość, a środowisko Solidarnej Polski czy Suwerennej Polski później to już szczególnie mówiło o wypalaniu gorącym żelazem wszelkich nieprawidłowości. No a jednak tutaj u źródła tego wszystkiego jest Fundusz Sprawiedliwości, tej zmasowanej akcji i to prawda, że no, bardzo potężnej i takiej efektownej do przesady prokuratury i służb, no jest Fundusz Sprawiedliwości. Ewentualne tam nieprawidłowości, czy zdaniem pana posła, no po prostu, jeżeli coś tam się działo, to władza powinna to wyjaśnić. Proces, czy procesy powinny mieć miejsce, a winni ukarani. To jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że tu jest kwestia definicji, co jest dobre, a co złem. Co jest skutecznym działaniem, prawo a co nie. Co jest dobre, no dobrze, ale prawo, mamy prawo od tego. Prawo, no, i jakąś no tak. Wykładnię. No to włamali się, no, ale... czy nie? No włamali się, czy no bo nie? W prawie określenie jest bezprawne wejście. No to kwestia jest tego kontaktu, definicji. Panie, tutaj tego kontaktu. No więc tutaj tak, mamy słowo przeciwko słowu na ten moment. No ktoś, prawda? To, jeżeli no będzie kiedyś sprawdzał, będzie zażalenie na działanie prokuratury, ale jak rozumiem będzie, to ktoś to sprawdzi, czy był ten kontakt, czy no, nie. No dzisiaj nawet już sami prokuratorzy mają z tym problem, bo mówią, że to było niekoniecznie zgodne z prawem działanie. Czyli na czyje polecenie i tak dalej. Mam nadzieję, że ci oficerowie, którzy tam są, mają na piśmie rozkazy, bo zostaną sami na polu walki, jak zwykle. Zresztą urzędnicy będą niewinni. I tutaj się też kłania a propos urzędników to bardzo liberalne traktowanie w przepisach prawa działalności urzędniczej. Urzędnik powinien tak samo odpowiadać za swoje czyny, jak każdy inny. Materialnie i nawet majątkiem prywatnym. No trójka tak urzędników zarządu usłyszała za Fundusz Sprawiedliwości. To pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości. Dobrze. I teraz mamy sytuację taką, że takie fundusze miały miejsce w historii, że to wynikało z podziału, że tak powiem, kompetencji w ramach Zjednoczonej Prawicy. Oni dostali lasy, Ministerstwo Sprawiedliwości i tak dalej. I tutaj widać, że wyraźnie ten kuksaniec Platformy Obywatelskiej idzie w kierunku właśnie Solidarnej Polski. Widocznie tutaj coś jest na rzeczy, że przeszkadza ich działalność, bo nikt chyba dzisiaj nie ma wątpliwości, że to jest działanie polityczne, że tak naprawdę w sytuacji, kiedy minister kultury z Orlenu brał 15 milionów złotych na faktury za czasów Donalda Tuska i nigdy się z tego nie wytłumaczył, za jakieś doradztwo i konsulting, no kto?
Zaraz, który minister? Sienkiewicz. Sienkiewicz brał kilkanaście milionów złotych. Tak, z Orlenu. Na jego konta, na jego tak, konto. Tak, na jego firma. Wpływały. Jego firma. I się nikt jakoś tym nie interesuje. I jest dalej ministrem. Minister spraw zagranicznych. 800 tysięcy euro za konsultacje z Katarem bodajże. No, nigdy się z tego nie wytłumaczył. I powiedział, że... mówiliśmy. No dobrze, i nie wytłumaczył się z tego? Dokładnie za co to dostał? No jest no, tam konferencja, w której ma pomagać, czy wspierać organizację. No, też mi się wydaje to nieprawdopodobne, że minister spraw zagranicznych. I nikomu to nie przeszkadza. Nikomu to nie przeszkadza. Tutaj mówiłem... Nie wiem, czy nie w pańskim programie. Oczywiście, że w pańskim. Był poseł Platformy Obywatelskiej ze mną. Pytam się, jak to jest możliwe, że kanclerzowi Niemiec wypłaciliście prawie milion złotych z Orlenu? Jak to jest możliwe, że wystawił wam wicekanclerz Niemiec fakturę? Jak to jest możliwe w ogóle? I za co, pytam się, jakim on doradcą był w sprawach Orlenu? Przecież to jest irracjonalne. No to są afery prawdziwe. No, ale panie pośle, no to pan jako poseł też powinien, jeżeli ma pan... A wie pan, co oni zrobili? Podejrzenie popełnienia przestępstwa, to utajnili, utajnili na 10 lat umowy w Orlenie. Dlatego Orlen tego nie pokazywał. Ale to już minęło i teraz trzeba pokazać. To do tej sprawy będziemy pewnie jeszcze, panie pośle, wracać w kolejnych rozmowach, też się temu przyjrzę, a chciałem jeszcze pana zapytać o historię, która dzieje się w naszej armii, bo 5 żołnierzy zginęło w ostatnim miesiącu podczas ćwiczeń. To zdaje się, że no, zupełnie wyjątkowa sytuacja. Takich dramatycznych liczb nie mieliśmy w polskiej armii chyba od dawna, prawda? No pan jest byłym żołnierzem, jak pan to ocenia? No, znaczy, w czasie pokoju 5 żołnierzy w każde, każde ćwiczenia kończyły się jakimiś ofiarami, o ile dobrze pamiętam. W wojsku... Dużych takich, tak? Dużych, gigantycznych. A dzisiaj na terenie Rzeczpospolitej mamy gigantyczne ćwiczenia. Okay. Niespotykane ilościowo. Mówi się nawet o 100 tysiącach żołnierzy. Około 100 tysięcy żołnierzy. Dziesiątkach tysięcy sprzętu bojowego i tak dalej, i tak dalej. Niebezpiecznego, dlatego że czołg jest ślepy tak naprawdę. Nie widzi tak po czym jedzie, on tylko kierunkowo patrzy. Często jest tak, ja oczywiście współczuję. No tu była historia z czołgiem, byli saperzy. Lawina. Była lawina, więc no oczywiście... I tak dalej, i tak dalej. Natomiast... przypadki, tylko czy coś się złego nie dzieje w armii, jeżeli... Ja bym to wiązał z nadaktywnością. Tak, okay. Z nadaktywnością dziesiątek tysięcy młodych ludzi. Tutaj nie podejrzewałbym jakieś, być może jakieś... Wie pan, zabija ludzi rutyna. Rutyna. No przecież saperzy zginęli. No, pracowali przy ładunkach wybuchowych. I to jest tak, że saper myli się tylko raz. I tu chodzi o to, żeby po prostu zwyczajnie wypracować taką metodologię, żeby żołnierz był po prostu procedurami się poruszał, ale nikt nie wyłączy rozumu. Nikt nie może wyłączyć rozumu. No a procedury wyłączają czasami rozum. I szczególnie jeżeli ze środkami bojowymi się pracuje, to tutaj miejsce na poprawkę nigdy nie ma. A mówił to Marek Jakubek z Kukiz 15, były wojskowy. Swoją drogą bardzo panie pośle dziękuję za pierwszą część naszej rozmowy. Kończymy radiową część Sedna Sprawy. Zatem słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia, ale zapraszamy na internetową dogrywkę. Radio Plus. Sedno Sprawy. Poseł Marek Jakubiak cały czas jest z nami. Panie pośle, pan w Sejmie powołał, czy był pan inicjatorem powstania Parlamentarnego Zespołu do Spraw Nadzoru i Rozliczenia Zobowiązania Wyborczego 100 konkretów w 100 dni. Ten zespół w końcu rozliczył konkrety, podsumował to wszystko. Jak, panie pośle, sytuacja wygląda? No, sytuacja o tyle kuriozalna, że nie ma co rozliczać. No, no jest, no, ale no, czy, no nie ma. Jest spełnionych 6, panie 16, redaktorze, czy no, ale 25? My myśleliśmy, że faktycznie utoniemy, że tam będzie gdzieś około 40-50%, że to będzie jakaś praca. Dziennikarze wszystko zrobili. Ten zespół po prostu nie musi już działać, bo wiadomo, że Donald Tusk niczego nie zrobił. Tak naprawdę to, co zrobił, to tylko i wyłącznie gdzieś tam w sferach emocji. Czyli mamy tam tę realizację in vitro, tabletki, która jest w tej chwili... No są też podwyżki. No tak, podwyżki dla nauczycieli, ale nauczyciele niezadowoleni i tak dalej, i tak dalej. Część może nie, ale to no. Zasady są najwyższe podwyżki. W każdym razie, co miał, to rozdał, natomiast teraz jego sztandarowy jego, który no, podobno zadecydował o tym, że dostał kilka procent więcej, to było 60+, czyli jak PiS dał 30, to ja, Donald Tusk, wam daję 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku.
i zmartwiłem się bardzo, bo pan Domański, i to nie jest nic zdrożnego, proszę państwa, minister finansów. Sprawa jasna. 60 tysięcy wolnej kwoty od podatku to nie jest nic zdrożnego. Taki jest we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, mogłoby być i w Polsce. Pan minister finansów Domański wystąpił i tak naprawdę z jego wypowiedzi wynikało, przynajmniej jak to tak zrozumiałem, że nie będzie tej kwoty wolnej w ogóle. Nie, no chyba powiedział, że w tej kadencji będzie, ale nie będzie od przyszłego roku. Tak powiedział, jeżeli ja z kolei dobrze zrozumiałem, to wypowiedź, że pod koniec tej kadencji, to jak wam politycy mówią, że pod koniec kadencji coś wprowadzą, to będzie już kampania wyborcza i oni obiecają, że w przyszłej na pewno wprowadzą, jak to już Donald Tusk tą metodologię stosował we wcześniejszych swoich latach. Czyli pan nie wierzy, że będzie kwota wolna od podatku na wyższym poziomie? Jeżeli ta partia tolerowała trochę ponad 3000 kwoty wolnej od podatku przez tyle lat i nic z tym nie robiła, no to dla niej to powiem, no niestety to jest taka establishmentowa partia, która nie widzi biedy i nie chce poprawiać na dole, tylko poprawiać organizację na górze. No to przez wiele lat też tak swoją drogą Prawo i Sprawiedliwość tego nie zauważało, bo ta zmiana kwoty wolnej się dokonała późno. No to był w drugiej Kukiz kadencji, 15, prawda? Kukiz 15 na swoich sztandarach wniósł do parlamentu 8 kadencji kwotę wolną od podatku 30-tysięczną i my żeśmy wojowali o to od samego początku. Mimo, że to wydawało się abstrakcyjna, bo prawie 10-krotna podwyżka, to jednak udało się do tego doprowadzić. Panie proszę, to jeszcze o jedną sprawę chciałem zapytać. Złożone przez prokuratora we Wrzosek wnioski do sądów dotyczące telewizji publicznej powstały poza siedzibą prokuratury, tak informuje dzisiaj Wirtualna Polska i konkretnie dziennikarz Patryk Słowik wskazuje międzynarodową korporację konkretną, która miała być powiązana właśnie z tymi wnioskami. No, prokurator Ewa Wrzosek to bardzo znana postać, jedna z no, takich bardziej no, kojarzonych na kontrze do poprzedniego systemu, jeżeli chodzi o sądownictwo, do ministra Zbigniewa Ziobry. Co pan sądzi o tych informacjach, o których pisze Patryk Słowik, zaskoczę pana, nie odnosi się pani prokurator szczególnie? Że nie jestem zdziwiony, dlatego że wtedy, kiedy Donald Tusk rządził, w Kancelarii Rady Ministrów była kancelaria, nie będę wymieniał nazwy, ale amerykańska, która pisała w Polsce prawo. Przypomnę, że w SKW były interpelacje gotowe do napisania. Okazuje się, że one już były napisane i zgłoszone. Mamy tutaj za Donalda Tuska. No i dzisiaj mamy pytanie, kto dzisiaj dyktuje dzisiejszej władzy, co ma robić, czego nie. No zatrważająca to jest informacja, bo przecież prokurator to jest zawód zaufania publicznego. Jeżeli pod dyktando kancelarii prawnych zachodnich czyni różne cuda, na przykład bezprawne z telewizją, no to jest powód do zmartwienia. No tylko może to pod dyktando się zachowują pracownicy kancelarii, pani prokurator, może to w tę stronę. Pani prokurator jest kierownikiem kancelarii własnej prokuratury i to ona chodziła z tym podobno. Ja myślę, że to będzie wyjaśnione, no aż mi się wierzyć nie chce, dlatego że no, to jest, pani Wrzosek jest sportowcem, ona jest wychowana w środowisku fair play i nie myślę, żeby takie poniżej pasa mogła robić rzeczy. Panie proszę, przed nami wybory samorządowe, europejskie, za rok prezydenckie. Jak pan widzi możliwość, jeżeli chodzi o zmianę władzy w Polsce? No niedawno te zmiany całkiem mieliśmy, niespełna pół roku temu wybory w zasadzie, no ale jak widzi pan te, no z dużym prawdopodobieństwem możemy teraz stwierdzić, że przegraną serię, jeżeli chodzi o dzisiejszą opozycję, to są jakieś widoki na powrót do władzy Prawa i Sprawiedliwości, czy pana zdaniem to na dwie dekady, powiedzmy, sytuacja jest raczej rozstrzygnięta? Znaczy, ciekawa rzecz w ogóle. Nie dwie dekady, przepraszam, tylko myślałem o dwóch kadencjach. Dwie dekady to by było trochę ciekawa długo. Rzecz się dzieje w wyborach do samorządów, dlatego że szyldy są już pomału chowane. No szczególnie te Prawa i Sprawiedliwości. Tak, chyba. Że głosuje się na ludzi. Tak naprawdę Kukiz 15 również porozrzucał swoich ludzi po różnych listach. Najczęściej jest to lista Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców. Częściej niż PiSu, tak? Tak. W PiSie też mamy swoich przedstawicieli. Ale uznaliśmy, że nie będziemy własnej listy robili, bo za dużo tych list jest i ona się bardzo rozproszy. Natomiast będziemy głosowali na naszych ludzi punktowo, tam gdzie oni są na listach. Ale panie pośle,
No to chyba też tak swoją drogą to jest też odpowiedź na pytanie o ewentualne zbliżenie, o przyszły sojusz PiSu i Konfederacji. Jeżeli ludzie Kukiz15, jak pan mówi, są częściowo na tych listach, przed chwilą bardziej współpracowaliście, zdecydowanie mieliście umowę z Prawem i Sprawiedliwością, a teraz bliżej jesteście Konfederacji, to panu się wydaje, że wy możecie być spoiwem, gdzieś łącznikiem pomiędzy tymi dwoma środowiskami? Mi się nie wydaje, ja jestem przekonany, że tak jest. A ponieważ chyba będzie, bo na razie przed nami jest zadanie przede wszystkim wyjaśnienia Prawu i Sprawiedliwości, że w istocie swojej odpowiada za losy prawicy polskiej i polską prawicę trzeba jednoczyć, ale nie pod sztandarem Prawa i Sprawiedliwości, tylko pod sztandarem prawicy polskiej. I myślę sobie, że Prawo i Sprawiedliwość już dojrzewa pomału do tego faktu, że trzeba jakiś krok w dobrą stronę zrobić w kierunku zjednoczenia. Gdyby prawica w wyborach parlamentarnych szła jako zjednoczona prawica na liście zjednoczeniowej, koalicyjnej, to nie przegralibyśmy wyborów. No tylko, że wyborcy Konfederacji, politycy Konfederacji, to zdaje się, że do Prawa i Sprawiedliwości wielu z nim jest bardzo daleko. Jeszcze ci ze środowiska Ruchu Narodowego to Prawo i Sprawiedliwość, ale pozostali tak. to może... Prawo i Sprawiedliwość też jest organizacją różnorodną. No, tam są ludzie, którzy nam się podobają, którzy nie. Ja uważam, że Zbigniew Ziobro był słabym ministrem sprawiedliwości na przykład. I nie mam tutaj jakiegoś wybitnie dobrego zdania o działalności ministra Ziobry. Natomiast no, prawda jest taka, że my musimy patrzeć szeroko na prawicę, łykając po prostu ślinę w sytuacjach, kiedy ktoś nam się nie podoba. Czyli nowy szyld Zjednoczona Prawica, tak? Myślę, że tak. I to taki, powiedziałbym, stworzyć taki rząd Zjednoczenia Narodowego, to jest cel sam w sobie. No rząd to jeszcze, do rządu to daleka droga, panie pośle. Niekoniecznie. Opozycję Zjednoczenia możecie tworzyć. Panie redaktorze, niekoniecznie. A mówił to Marek Jakubiak, poseł Kukiz15. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia, wesołych świąt panu posłowi. Dziękuję życzę. Wzajemnie. I państwu wesołych świąt, państwu też życzę. Wesołych świąt, chociaż sedno sprawy jeszcze jutro o 8:45. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kamilą Miedrzycką i jej ekspresem. Dzień dobry Państwu. W czwartek to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka. Witam i zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę Krzysztof Kwiatkowski, senator z Klubu Koalicji Obywatelskiej, były szef NIK i minister sprawiedliwości, a po godzinie 9:45 Państwa gościem będzie szef Klubu Parlamentarnego Polski 2050, trzeciej drogi, przepraszam, Mirosław Suchoń. Ale zaczynamy oczywiście ekspresem od aktualności. Nagłe i niespodziewane zmiany w Eurokorpusie, drodzy Państwo. Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła
śledztwo w sprawie generała Jarosława Gromadzińskiego, bo jak uzasadniono, na jego temat uzyskano nowe informacje. Generał został odwołany ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu i zastąpi go generał Piotr Błazeusz. Gromadziński w oświadczeniu zapewnił, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Natomiast Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w komunikacie, że postępowanie kontrolne dotyczy, tutaj cytat, poświadczenia bezpieczeństwa osobowego generała broni Jarosława Gromadzińskiego. W związku z tym resort kierowany przez Władysława Kosiniaka-Kamysza odwołał wojskowego ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu. Ponadto generał Gromadziński ma natychmiast wrócić do kraju. W domu Zbigniewa Ziobry ujawniliśmy oryginał teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego. Będziemy analizowali, jak się tam znalazł i czy tam powinien się znaleźć w ogóle, powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Dodał tu, że chodzi o sprawę śmierci ojca Ziobry. Przypomnę, że we wtorek w różnych miejscach kraju odbyły się przeszukania u dokładnie 25 osób, między innymi właśnie w domu Ziobry. W sprawie zatrzymano łącznie 5 osób, 4 byłych i obecnych urzędników resortu sprawiedliwości oraz Michała O., beneficjenta Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty usłyszało w sumie już 7 osób i to podobno jeszcze nie jest koniec. Tymczasem były wiceszef resortu sprawiedliwości, poseł PiS Michał Woś, zaprzeczył przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, jakoby jego ministerstwo kupiło izraelski system do inwigilacji. Woś stwierdził, że resort udzielił dotacji Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, ale nie kupił Pegasusa. Były prezes NIK, który za chwilę będzie naszym gościem, Krzysztof Kwiatkowski, zeznał natomiast przed komisją, że w 2017 roku Woś niezgodnie z upoważnieniem podjął decyzję o przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych CBA właśnie. Czy szykuje nam się kolejna konfrontacja przed Komisją Śledczą? Na ten temat także dziś będziemy mówić. To jest Ekspres Biedrzycki. Startujemy. Pełniąc służbę na stanowiskach dowódczych w kraju oraz za granicą, zawsze godnie reprezentowałem mundur polskiego żołnierza. Chciałbym zapewnić, że nie mam sobie nic do zarzucenia. Wierzę, że wszczęta przez SKW procedura zakończy się dla mnie pozytywnie. Tak podkreślił generał Gromadziński, odwołany z zajmowanego stanowiska dowódcy Eurokorpusu. Przypomnę państwu tylko, że Eurokorpus to jest wielonarodowa wojskowa struktura szybkiego reagowania, która współdziała z NATO oraz z Unią Europejską. Niezwykle, szczególnie w dzisiejszych czasach, ważna jednostka. W 22 roku Polska z kraju stowarzyszonego stała się jednym z państw ramowych obok Niemiec, Francji, Hiszpanii, Belgii i Luksemburga. Państw, które mają wpływ na strukturę i zadania dowództwa Eurokorpusu. Generał Gromadziński był pierwszym Polakiem na stanowisku dowódcy tej struktury. Sprawa więc jest bardzo poważna, ale szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, odmawia konkretnego komentarza w tej sprawie, a właściwie komentarza dotyczącego przyczyn odwołania pana generała. Trwa postępowanie, trwa śledztwo. Wczoraj po południu MON opublikowało komunikat, w którym poinformowało, że właśnie Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła takie kontrolne postępowanie. No i enigmatycznie to brzmi, dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa osobowego generała Gromadzińskiego w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera. W związku z tym podjęto decyzję o jego odwołaniu z zajmowanego stanowiska i natychmiastowym powrocie do kraju. Nowym dowódcą Eurokorpusu zostanie generał broni Piotr Błazeusz, dotychczasowy pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Tak wieczorem przekazał rzecznik MON Janusz Sejmej. Wiemy o tym, że to dotychczasowy pierwszy zastępca szefa sztabu, tak jak już państwu wspomniałam, a sam Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że jest to jeden z najbardziej doświadczonych wojskowych w polskiej armii. Wracamy jeszcze, drodzy państwo, do zdarzenia z policyjnym Black Hawkiem. Pamiętają wszyscy państwo, jak to na pikniku politycznym w kampanii wyborczej Black Hawk zaczepił śmigłem o przewody wysokiego napięcia. Prawie doszło do tragedii. Nikt w tej sprawie jeszcze za tamtej władzy nie widział problemu. Konsekwencje nie zostały wyciągnięte, no ale problem widzi obecny minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński, który przedstawił wyniki kontroli MSWiA w sprawie właśnie tego incydentu.
Do niego doszło w sierpniu 2023 roku. No i okazuje się, że w ramach tej kontroli, czy właściwie wnioskach pokontrolnych, MSWiA składa zawiadomienie do prokuratury, w tym jedno dotyczące samego Macieja Wąsika. Tak przekazał Marcin Kierwiński, a Macieja Wąsika dlatego, że to się wydarzyło w jego okręgu wyborczym i nieoficjalnie mówiło się o tym, że to właśnie miała być taka kampania dla pana Wąsika, taki przelot Black Hawkiem, żeby przyszli ewentualnie wyborcy mogli zachwycić się siłą rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jedno w stosunku do byłego wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, a drugie zawiadomienie wobec pracowników ministerstwa, pracownika ministerstwa, który był odpowiedzialny za wyjaśnianie zdarzenia w rządzie Mateusza Morawieckiego. Według Marcina Kierwińskiego to jest drogi incydent dla polskiego podatnika, ponieważ na wiele miesięcy wyłączył z użycia policyjny śmigłowiec. Minister przekazał też, że pierwotnie udział helikoptera służb w imprezie na Mazowszu był wykluczony. Jednak decyzja w tej sprawie uległa zmianie na 4 dni przed samym wydarzeniem. I zdaniem ministra fakt ten był motywowany politycznie i był skutkiem bezpośredniej interwencji Wąsika, któremu zależało na obecności Black Hawka ze względów kampanii wyborczej. Czym to się skończyło i jak to się skończyło, wszyscy doskonale wiemy i wszyscy doskonale pamiętamy. Przepraszam. Tymczasem prokuratura ujawniła, co znalazła w domu Zbigniewa Ziobry. Rzecznik prokuratury krajowej stwierdził, że zostały tam odnalezione oryginały teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego dotyczącego osobiście z pana Zbigniewa Ziobry, bo chodzi o śmierć jego taty. To był oryginał, archiwizowany co prawda sprzed lat. I inne dokumenty także znaleziono. Tutaj prokuratura już nie mówi konkretnie jakie. Taka teczka powinna znajdować się w prokuraturze. Rzecznik prokuratury podkreślił, że śledczy będą próbować wyjaśnić, w jaki sposób znalazła się w domu polityka i jak to się w ogóle stało, że właśnie tego typu dokumenty zamiast w prokuraturze są w prywatnym domu byłego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Więc sprawa też absolutnie rozwojowa. No i pytanie, jakie jeszcze dokumenty prokuraturze udało się odnaleźć w domu pana ministra Zbigniewa Ziobry. Tymczasem Michał Woś, który zeznawał wczoraj przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, komentował przeszukanie w domu Ziobry właśnie. Stwierdził, że to są metody bandyckie i że jeszcze niedawno pan Bodnar twierdził, że immunitet poselski dotyczy także między innymi pokojów w hotelu sejmowym. Ale jak widać, zdanie to zmienił i to potwierdza, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I tutaj odnosi się też do swojej osobistej sytuacji pan Woś, bo przypomnę, że nie tylko mieszkanie pana Ziobry było sprawdzane przez służby, przez ABW i przez prokuraturę, ale także właśnie dom między innymi pana Wosia, pana Romanowskiego, czyli byłych wiceministrów sprawiedliwości i innych 22 osób. No i do tego także Michał Woś się właśnie odnosi. Jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, oczywiście pan Woś nie ma sobie nic do zarzucenia. Mówi, że w latach 17-18, kiedy go nadzorował, wszystkie decyzje były podejmowane zgodnie z prawem, a przed komisją śledczą stwierdził, że nie jest prawdą, że on i Zbigniew Ziobro kupili Pegasusa. Stwierdził, że w Polsce nie było systemu masowej inwigilacji, że w latach 12-15 służby korzystały z systemu Galileo, włoskiego z kolei oprogramowania szpiegującego, które przestało działać, a państwo w latach 15-17 było głuche i ślepe. Zdaniem pana Wosia w Polsce wmówiono opinii publicznej, że państwo dysponuje systemem masowej inwigilacji. Woś stwierdził, że środki Funduszu Sprawiedliwości mogą być zgodnie z prawem przeznaczane na realizację przez, teraz uwaga, cytuję, jednostki sektora finansów publicznych, zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych i świadków, a także wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości. Enigmatycznie to wszystko brzmi dla nas szarych obywateli, ale prawdopodobnie Krzysztof Kwiatkowski za chwilę nam to wszystko dokładnie wyjaśni. Dwie informacje na koniec jeszcze dla państwa. Donald Tusk spotka się dzisiaj z ministrem Szmyhalem. Szef KPRM, czyli Jan Grabiec, mówi o tym, że trudno spodziewać się przełomu w tej kwestii między Ukraińcami i Polakami. Dzisiaj w Warszawie odbędą się te rozmowy w styczniu jeszcze zapowiadane przez Donalda Tuska, tak zwane polsko-ukraińskie konsultacje międzyresortowe z ukraińskim premierem, przepraszam, bo ja chyba ministrem powiedziałam wcześniej, Denysem Szmyhalem. Pan premier się spotka w kancelarii. Na posiedzeniu prawdopodobnie odbędą się rozmowy nie tylko o sytuacji rolnictwa i na polsko-ukraińskiej granicy, ale też w sprawie produkcji amunicji, energetyki, przemysłu, energii oraz spraw kulturowych, kulturalnych. Szef KPRM Jan Grabiec stwierdził, że trudno spodziewać się jakiegoś przełomu po tych rozmowach i jakiegoś szczególnego porozumienia, na przykład w kwestiach rolnych. Dodam tylko jeszcze, że w
We wtorek wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna poinformował, że poruszone mogą być też kwestie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i do NATO oraz kwestie historyczne. I na koniec, to na pewno także będzie temat, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać w trakcie programu, Jarosław Kaczyński, który kwalifikuje, nie wiem na jakiej podstawie, ale kwalifikuje Donalda Tuska pod ciężki artykuł kodeksu karnego i twierdzi, że panu Tuskowi, premierowi, będzie grozić od 10 lat do dożywocia. Jarosław Kaczyński mówi tak: to oczywiste działanie, które odpowiada, jak to się mówi, dyspozycji artykułu 127 kodeksu karnego o zmianie ustroju siłą. W oczywisty sposób się, w moim przekonaniu, Donald Tusk kwalifikuje właśnie, a to właśnie bardzo ciężki artykuł, od 10 lat do dożywocia. Moje słowa dotyczą wszystkich, które biorą w tym udział, ale najwyraźniej szefem, człowiekiem, który to inspiruje, jest Donald Tusk. No i taki mamy klimat wokół prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Kwiatkowski, za chwilę u nas w studiu, zapraszam. Podstawowym, najważniejszym zadaniem państwa polskiego było uzyskać sprzęt, który jest w stanie skończyć z działalnością przestępczą tych osób, które porozumiewają się nietradycyjnymi środkami porozumiewania, czyli po prostu korzystają z różnych komunikatorów, WhatsAppów, sygnałów i tak dalej. Niech pan się przyzwyczai, bo takie będzie pana najbliższe miesiące i być może lata, że to pan odpowiada na pytanie. A pan się jakoś dowartościowuje teraz? Organów państwowych, a nie pan zadaje im pytania. A teraz pan, pan w charakterze jakiegoś śledczego prokuratora występuje? Teraz. Wie pan jest posłem w organie sejmowym. Ja to nie może pan nic. Proszę, uważa pan, że pan mnie zastraszy? Odpowiedział na pytanie. Już mi wysłaliście służby. Na czym będzie polegała pana przyszłość? Już mi wysłaliście służby i straszycie moją rodzinę i teraz pan mnie będzie próbował zastraszać? Co do sędziów, ja przytoczyłem tu wypowiedź, nie moją opinię, tylko wypowiedź obecnego prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, który powiedział, że w żadnym znanych mu przypadków nie doszło do naruszenia, cytuję z głowy, tak, to państwo precyzyjnie można otworzyć to jeszcze raz, ale w każdym przypadku była zgoda sądu i to sędziowie biorą odpowiedzialność, szanowni państwo, za to, jak działają. Otóż mogli mieć wiedzę, uważam, to jest już moja opinia, mogli mieć wiedzę o tym, że jest to poważniejszy system z tej racji, że przy zwykłych systemach, zwykłych kontrolach najpierw mieli tą dokumentację, a później był punkt drugi, czyli odnoszący się do tego ustępu czwartego, tak szeroko przeze mnie omawianego, czyli dostęp do końcowych urządzeń teleinformatycznych, czyli de facto do komunikatorów i szczegółowo było wskazane, że chodzi o dostęp do komunikatorów, więc technologia, jaka była zastosowana, żeby do tych komunikatorów dotrzeć, była na wyciągnięcie ręki przez każdego z sędziów i każdy z tych sędziów, to nawet minister sprawiedliwości w tej swojej wypowiedzi jakiś takich ciapków z nich zrobił, przepraszam, ale każdy z tych sędziów miał prawo, miał wgląd do pełnej dokumentacji, miał wgląd nie tylko do wniosku, ale do pełnej dokumentacji. Państwa gościem senator Krzysztof Kwiatkowski, senator klubu Koalicji Obywatelskiej, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam wszystkich, którzy nas oglądają. Panie senatorze, niezbyt przyjemna atmosfera wczorajszych komisji śledczych, ale nie o to chodzi, żeby było przyjemnie. Prawda jednak płynie, a właściwie wniosek płynie taki, że pan mówi jedno, pan minister Woś mówi drugie i ja pytam, kiedy konfrontacja i czy pan jest zwolennikiem tejże? Absolutnie jestem zwolennikiem takiej konfrontacji. Pan Woś kłamie. Kłamie, kiedy mówi, że no, on w zasadzie to o zakupie systemu się dowiedział po jego zakupie. Mogę pożyczyć od pana długopis? Bardzo proszę. A chciałbym tutaj pokazać kilka, przynajmniej jeden kluczowy dokument, bo pan Woś dzisiaj mówi, że przecież oni tylko przekazali pieniądze na walkę z przestępczością, zielonego pojęcia nie mieli, na co te pieniądze będą przeznaczone. To jest dokument, uwaga, który jest skierowany przez szefa CBA Ernesta Bejdę. To jest dokument z września 2017 roku, zanim pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości trafiły do CBA. I uwaga, w tym dokumencie ja przeczytam jedno zdanie. Nawiązując do wcześniejszych ustaleń, zwracam się z wnioskiem o przekazanie CBA określonej kwoty, uzgodnionej kwoty, było to 25 milionów, uwaga, w celu realizacji zadania polegającego na zakupie środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępstwom. Pan Michał Woś kłamał, mówiąc, że nie wiedział nic, na co będą te pieniądze. Ale przepraszam, panie, panie ministrze, sekundę, to członkowie komisji nie mieli dostępu do tego dokumentu?
Pani, bo oni go nie użyli wczoraj podczas przesłuchania. Pani albo doktor, ja się mylę, albo nie zauważyłam. Wszystkie dokumenty z Najwyższej Izby Kontroli, bo ja zadbałem o to, żeby były zdjęte z nich tajemnice kontrolerskie. Wystąpiłem o to do aktualnego prezesa NIK-u. Trafiły również do sekretariatu Komisji Proszę Państwa, to jeszcze raz w kontekście tego, co mówił wczoraj Michał Woś. Tu jest dokument, jeszcze raz to dokładnie wyjaśnijmy, którego adresatem jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dokument, do którego autorem jest szef Centralnego Biura, ówczesny szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda. I tam są dwie ciekawe rzeczy. Nawiązując do wcześniejszych ustaleń, czyli były już rozmowy, tak, a później zwracam się z wnioskiem, jeszcze raz Państwu to przypomnimy, o przekazanie CBA na część 56 uzgodnionej kwoty w celu realizacji zadania polegającego na zakupie środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępczości. No to zaraz, to ja czegoś nie rozumiem. Ale to wszystko jest jasne. Pan Woś kłamał. Pan Woś kłamał. A komisja była po prostu nieprzygotowana, panie. No, ale ja mam bardzo złą wiadomość dla pana Wosia. Pan Woś wcześniej składał przysięgę, mówiąc, że będzie mówił prawdę i że będzie mówił o wszystkich faktach, które mu są wiadome. A pan Woś nie może powiedzieć, że o tych sprawach to on w zasadzie nic nie wiedział. Dlaczego? Tu pokażę inny dokument. Zresztą nie jeden. Tu są na przykład pisma, które albo były do niego kierowane, albo przez niego podpisywane. Pana Wosia. Przez pana Wosia uprzejmie informuję, iż dotacja celowa z wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości na podstawie, przekazana na podstawie umowy zawartej, tu skądinąd pan Woś, przepraszam, nie jest tytanem intelektu. Tutaj jeden z widzów mówi, że ten dokument był na komisji. Dlatego ja nie zauważyłam. Pan widział, żeby się powoływali członkowie ja na ten dokument? Ja go prezentowałem w swojej wypowiedzi. Ale ja mówię przy przesłuchaniu pana Wosia. Znaczy, nie wiem. Moim zdaniem nie, ale okej, nie upieram się. Bym powiedział, ja przyznaję, to przesłuchania pana Wosia trwały bardzo długo. Tak. Ja niestety można miałem było coś inne przeoczyć, obowiązki. Rzecz jasna. Za to ciekawostką jest, że pan Woś sam się podpisywał pod dokumentami, które poświadczały przekazywanie tych pieniędzy, więc też nie może no to powiedzieć. Co? Są dokumenty, a pan Woś mówi, ich nie ma. Znaczy, ja że one dotyczyły czegoś ja mam innego. Wrażenie, że pan Woś jest bardzo odważny, bo ma bardzo małą wiedzę o konsekwencjach, które mu grożą. A najlepszym potwierdzeniem tego, że pan Woś generalnie nie wykazuje się błyskotliwością intelektualną, jest dokument, który tu trzymam w ręku. Pan Woś podpisał się pod dokumentem, aż pani przekaże, że przekazał pieniądze, ale komu? Czy przekazał pieniądze Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu? On się podpisał pod dokumentem, że przekazał pieniądze Centralnemu Biuru Śledczemu. Człowiek nawet nie wiedział, komu przekazywał te pieniądze. Tak, w dokumencie jest błąd. On się podpisał pod dokumentem, czyli, że nie który, CBA, tylko CBŚ, tak? Ten dokument poświadcza nieprawdę, pod którym jest podpisany pan Woś, bo pod, w tym dokumencie jest napisana 15 inna lutego, instytucja niż ta instytucja, do której trafiły pieniądze. A może to, nie to, że nie zauważył, tylko celowo tak było napisane. Panie doktor, czy ktoś jest idiotą, czy ktoś jest oszustem, na pewno nie jest osobą, której wiarygodność jest duża, jeżeli po pierwsze mija się z prawdą, mówiąc, że o przekazywaniu tych środków nie wiedział, a po drugie podpisuje się pod dokumentami, które stwierdzają fałszywe fakty. Ten dokument jest nieprawdziwy. Żadnych pieniędzy do Centralnego Biura Śledczego z Funduszu Sprawiedliwości, żadne pieniądze nie trafiły, trafiły do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czyli właściwie, panie senatorze, ta konfrontacja między wami jest nie do uniknięcia, bo także pan były wiceminister Woś zarzucał panu kłamstwo wczoraj. A to są kolejne dwie ciekawe rzeczy. Pan Woś mówił, że opinia Departamentu Prawnego Najwyższej Izby Kontroli mówiła, że oni mogli przekazać tak te pieniądze. Pan Woś z kilkustronicowego dokumentu, przepraszam, że się aż uśmiecham, wyciągnął jedno zdanie, które było kontekstowo zbudowane, że w zakresie zmian przepisów prawa oni to mogli zrobić, ale i tak było to nieprawidłowe i dalej jest pokazanie, że nie zmienili innych przepisów, tych związanych z finansowaniem służb specjalnych wyłącznie z budżetu państwa. To trochę tak, jakby z dokumentu, w którym ktoś nam mówi, że sprzedam panu mieszkanie, dopisać do tego słowo nie, albo to słowo nie usunąć. Jak się cytuje, lub czasopisma, kłania lub się. Czasopisma. Jak się cytuje fragment dokumentu, to jest informacja po prostu nieprawdziwa, jeżeli w kontekście całego dokumentu
informacje są tam całkiem inne. I ostatnia rzecz, którą bym chciał wyjaśnić. Pan Woś znowu puścił fragment mojej wypowiedzi. No i znowu jest pewien problem. Puścił fragmencik mówiący o tym, że nie skierowaliśmy zawiadomienia do prokuratury z uwagi tam na kryterium legalności. No tylko nie puścił dalszego fragmentu moich wypowiedzi przed Sejmem, gdzie wielokrotnie mówiłem, że złożyliśmy wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o złamanie dyscypliny finansów publicznych, o złamanie przepisów ustawowych, a teraz najciekawsza rzecz. Jak pan Woś by miał wątpliwości, czy ja mam rację, czy on ma rację, to jest postanowienie głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, byłego ministra, wiceministra finansów, pana Patkowskiego, bo do niego ostatecznie sprawa trafiła. Tak, o tym była mowa wczoraj. I on umorzył, co prawda, postępowanie z naszego wniosku Najwyższej Izby Kontroli, ale umorzył nie dlatego, że nie doszło do złamania przepisów prawa, bo tu potwierdza. Tak, doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zmienić zaskarżone postanowienie i dlaczego? Z uwagi na znikomy stopień szkodliwości popełnionego czynu dla finansów publicznych. Co powiedział jego kolega z rządu, minister? Tak, doszło do popełnienia czynu naruszenia ustawy o finansach publicznych, tylko uznajemy, że 25 milionów złotych to znikoma społeczna szkodliwość czynu. Dla tych, którzy nas słuchają, jak słyszycie, jak kraść to miliony, bo wtedy jest to znikoma społeczna szkodliwość czynu. No dobrze, to teraz pytanie. Ktokolwiek dawał już panu sygnał na temat tej konfrontacji, że ona się odbędzie, kiedy się może odbyć i tak dalej, ale czy nie? Ja natychmiast publicznie powiedziałem, że pan Woś mijał się z prawdą. Już nie chcę po raz trzeci mówić, że kłamał, chociaż no kolokwialnie kłamał w oparciu o dokumenty, które przedstawiam. One jednoznacznie na to wskazują. Tak uważam, że taka konfrontacja powinna mieć miejsca i nawet mniejsza konfrontacja ze mną. Pan Woś powinien się skonfrontować z dokumentami, także z tymi, które sam podpisywał, a które grozi, dzisiaj jakoś zapomniał. Panie senatorze, czy pan pamięta za złamanie tej przysięgi, czyli mówienie nieprawdy pod przysięgą, którą wczoraj to jest osobna, przyznaję, że nie pamiętam, bo to jest osobna ustawa o sejmowych komisjach śledczych. Ale to są śledczych. Poważne konsekwencje z tego, co pamiętam. Konsekwencje z tego, co pamiętam, są z karą pozbawienia wolności włącznie. No właśnie. I teraz pytanie, panie ministrze, bo wczoraj pan były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś powoływał się też na tekst ustawy, jeżeli chodzi o finansowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego i mówił, że tam nie ma słowa wyłącznie, że jest napisane, że CBA jest finansowane wyłącznie z budżetu państwa. Nie, jest tam dokładnie napisane, że jest finansowane z budżetu tak, państwa. Tak, ale że nie ma słowa wyłącznie. O Jezu, jakaś dyskoteka nam się tu robi. I że nie ma, ale że nie ma tego słowa wyłącznie. I że to jakby zamyka sprawę, bo skoro nie wyłącznie, to można też finansować z innych źródeł. Pan minister Woś, bym powiedział, mało błyskotliwy prawnik, że będę delikatny, niech zapozna się z różnymi innymi aktami prawnymi i tam też się nie dodaje słów wyłącznie. Jeżeli w przepisach ruchu drogowego, te wielu z tych, którzy nas oglądają, pewno są najbardziej znane, bo wielu z nas prowadzi samochody. Jeżeli przepisy mówią, że osobą uprawnioną do prowadzenia pojazdu jest osoba posiadająca prawo jazdy. Osobą uprawnioną do prowadzenia pojazdów mechanicznych jest osoba posiadająca prawo jazdy. To tam też nie jest napisane wyłącznie, że na przykład posiadanie karty pływackiej, zaświadczenia wędkarskiego albo opłaconego abonamentu nie uprawnia do prowadzenia pojazdów, mimo że tam nie dodano, że wyłącznie prawo jazdy. No przepraszam, pan Woś próbował z nas durniów robić, ale ci, którzy nas oglądają, są inteligentniejsi od pana Wosia. Co nowego i czy cokolwiek nowego przyniosły prace tej sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa? Bo wiemy, że pracowała wcześniej Komisja Senacka, teraz pracuje Komisja Sejmowa. Różne są uwagi dotyczące merytorycznego przygotowania jej członków. Ja tego nie rozstrzygam, to będą rozstrzygać nasi widzowie. Ja zapytam pana, czy rzeczywiście widzi pan sens tych prac i czy faktycznie posłom udało się już udowodnić coś więcej niż wiedzieliśmy do tej pory? Ja widzę sens tych prac. Dlaczego? Te sprawy, zwróćmy uwagę, w związku z Funduszem Sprawiedliwości mamy teraz czynności prokuratury. O wielu szczegółach tych czynności nie wiemy. No, prokuratura informuje w ograniczonym zakresie z uwagi na dobro śledztwa. A postępowanie przed Komisją Śledczą jest jawne. Ja wczoraj otrzymałem kilkadziesiąt telefonów i chyba około 200 SMS-ów.
z takimi dla mnie najważniejszymi słowami, podziękowaniami, że pierwszy raz mogliśmy zobaczyć, jak doszło do tego nielegalnego przekazania pieniędzy, że pokazał pan to na dokumentach, pokazał pan, kto się pod tymi dokumentami podpisał i to jest największa zaleta Komisji Śledczej. Za co zaatakował mnie pan Przydacz, to jedyny z członków komisji, który wczoraj PiS-u uczestniczył w moim przesłuchaniu, bo część z nich wyszła. Jedyne, co go interesowało, to w oparciu jaki przepis ja pokazuję te dokumenty. To, co ich boli, to boli ich to, że ludzie mają możliwość zobaczenia prawdy. No iż jakież było zdumienie przedstawiciela PiS-u na komisji, kiedy ja jeszcze raz podkreśliłem, każdy dokument, który wczoraj okazywałem, okazywałem w oparciu o zwolnienie z tajemnicy kontrolerskiej, które zgodnie z ustawą o NIK-u podpisał aktualny prezes Najwyższej Izby Kontroli. I że wszystkie dokumenty, tak w ogóle wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych są jawne co do zasady. I jedna uwaga. Przepraszam, gęby mają pełne interesów państwa i ochrony bezpieczeństwa. Gdyby im o to bezpieczeństwo rzeczywiście chodziło, to kupiliby ten system i gdyby chcieli nim podsłuchiwać przestępców, a nie polityków, to powinni go kupić z funduszu operacyjnego określonej służby specjalnej. Tego funduszu nie kontroluje... Ten wydatek ewentualnie poddywan tego funduszu zamieść. Nie kontroluje nawet nikt. Co zrobili? Kupili z funduszu, z pieniędzy funduszu, który jest jawny w zakresie i jest ustawowy obowiązek przedstawiania rozliczeń panie senatorze, z wydatków tego funduszu. Wydaje się jednak, że kwestia zakupu Pegasusa to nie jest, delikatnie rzecz ujmując, jedyna nieprawidłowość ewentualna, która miała miejsce w przypadku wydatków związanych właśnie z Funduszem Sprawiedliwości. We wtorek w ponad 20 miejscach funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratura prowadziła czynności, przeszukiwała domy, mieszkania, pokoje poselskie, w tym między innymi pokój poselski właśnie pana wspomnianego Michała Wosia, a także dom Zbigniewa Ziobry. Panowie twierdzą oczywiście, że jest to skandal, że jest to łamanie prawa, że to są bandyckie metody. Pan Ziobro nawet przerwał terapię, przyjechał z zagranicy, żeby spotkać się z dziennikarzami wieczorem, później rano i tłumaczyć, że doszło do naruszenia miru domowego, do zniszczeń, a przecież on, gdyby ktokolwiek się z nim skontaktował, umożliwiłby spokojne i pokojowe wejście do tego domu. Zacznijmy od procedur, bo pan się zna na tym trochę. Czy rzeczywiście nie uważa pan, że tutaj przegięto trochę, przepraszam za potoczność sformułowania, że można było to załatwić w sposób znacznie bardziej spokojny, dogadując się z Ziobrą po prostu? Czy sytuacja, w której te przeszukania odbywają się w wielu miejscach naraz, bo tak było, nie pozwala na uprzedzenie tej osoby, która jest właścicielem nieruchomości, że takie przeszukanie się odbędzie? Jak to powinno wyglądać? Czy widzi pan jakieś nieprawidłowości tutaj, jeżeli chodzi o działanie służb i prokuratury? Panie doktor, tu odwołam się do słów rzecznika prasowego prokuratury, no bo to on jest osobą uprawnioną, żeby stanowisko prokuratury przedstawiać. Rzecznik powiedział, co zresztą poseł Zbigniew Ziobro, i tu jedno ważne zastrzeżenie, sam przechodziłem chorobę nowotworową, życzę posłowi Zbigniewowi Ziobro dużo zdrowia i żeby ta terapia zakończyła się sukcesem, żeby odzyskał zdrowie. Co do zaś samych czynności prokuratury. Rzecznik prasowy prokuratury mówi, jak mieliśmy wzywać, a czynności muszą być prowadzone z zaskoczenia. Tak, prokuratorzy mówią, takie czynności robi się z zaskoczenia, uprzedzając w ostatniej chwili. To jak my mieliśmy to przeprowadzić, jeżeli pan Zbigniew Ziobro sam informował i co później potwierdził, że był w trakcie leczenia za granicą. Prokuratorzy mówią, przyjechaliśmy do teściów ministra, poprosiliśmy o klucze, teściowie stwierdzili, że tych kluczy nie posiadają. Ja tego nie tłumaczę. Ja przedstawiam i relacjonuję... Nie muszą posiadać, prawda? Ja przedstawiam i relacjonuję to, co powiedział rzecznik. Teraz drugie pytanie, bardzo szybko, bo było kilka wątków. Skąd tak nerwowa reakcja polityków Solidarnej Polski w zakresie Funduszu Sprawiedliwości? To jest wycinek. To jest artykuł, który mówi, ile politycy Solidarnej Polski z Funduszu Sprawiedliwości przekazali na walkę z pandemią. Oczywiście w swoich okręgach wyborczych. Woś 600 tysięcy, Janusz Kowalski 200, Marcin Warchoł 200, Mariusz Gosek 2 miliony, Norbert Kaczmarczyk, Piotr Sak
po 400 tysięcy złotych, Jan Kantak 100 tysięcy i tak dalej. Już nie będę czytał całej listy. No ten fundusz, o tym to świadczy, że Fundusz Sprawiedliwości, który był powoływany po to, żeby pomagać ofiarom przestępstw, to ja jako minister sprawiedliwości rozszerzałem, bym powiedział, działalność tego funduszu. Mam przed sobą ustawę, miał służyć pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. A służył de facto czemu? Służył realizacją celów partyjno-politycznych, pokazywania się w okręgu wyborczym. Czy był takim funduszem wyborczym? Posłów Solidarnej Polski, suwerennej dziś? Funduszem wyborczym, no bo bym powiedział, każdy poseł jest wybierany w określonym okręgu i tam się pokazuje, ale także mam wrażenie, że był takim funduszem, który miał na przyszłość wywianować politycznie, medialnie to środowisko. Najbardziej znaną sytuacją jest sprawa Fundacji Profeto. To jest ta, która miała dostać 100 milionów. Ksiądz, tak? To ta fundacja księdza, który z Salcesonem prowadził... Wypędzał diabła, już wypędzał mówiąc diabła. Najkrócej. Tak. Dostaje 66 milionów, bo na szczęście nowy minister wstrzymał przekazywanie tych... 100 milionów miała dostać ta fundacja. Decyzje były na 100 milionów, zdążyli otrzymać 66. Minister Bodnar wstrzymał przekazywanie środków. Co się działo z tymi środkami? Ta fundacja podpisała umowę z firmą TISO jako generalnemu wykonawcy inwestycji. Właściciel tej firmy od kilku miesięcy siedzi w areszcie za przestępstwa karno-skarbowe. Jak on działał? Pieniądze, które otrzymywał z Fundacji Profeto na przykład, przekazał przelewem 2 miliony złotych na konto swojej córki tytułem rozliczenia firmy TISO. Co ciekawe, córka nigdy nie była zatrudniona w TISO, jest osobą o dużym stopniu niepełnosprawności, pobiera z tego tytułu rentę. Kto wypłacił te pieniądze? No nie wiadomo, bo wypłacono 1 000 000 złotych kartą z bankomatów. 1 000 000 złotych kartą z bankomatów? 1 000 000 złotych w 2021 łącznie niemal 1 000 000 złotych wypłacono z jej konta gotówką. 400 tysięcy złotych poszło z tej firmy do spółki zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii, która jest spółką tak zwaną uśpioną. Przepisy brytyjskie na to pozwalają i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. A czy dowody jednoznacznie wskazują, że przepraszam, jeżeli służby skarbowe postawiły zarzut przestępstw karno-skarbowych temu, do którego na końcu trafiały te pieniądze, jako temu, który miał wykonywać te prace na rzecz Fundacji TISO, to powiedzieć, że to bardzo źle wygląda, to nic nie powiedzieć. Tak, prokuratura ma obowiązek w tej sprawie działać, ma obowiązek wyjaśnić każdą złotówkę, gdzie ona poszła. Ale Zbigniew Ziobro i jego współpracownicy twierdzą, że wszystko, co się w tej chwili dzieje, panie senatorze, to jest na polityczne zlecenie Tuska i Bodnara. Powtarzają to nieustannie, że to jest zemsta polityczna, że to jest gra polityczna, że tak naprawdę nie złamano prawa w żadnym wymiarze, że oni nie mają sobie nic do zarzucenia i że to jest po prostu polityczna pułapka, którą nastawił Tusk z Bodnarem. Panie redaktor, to teraz szybka chronologia, ale będzie błyskawicznie. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę Funduszu Sprawiedliwości i stwierdza zjawiska korupcjogenne. Znam język kontrolerów, no dopóki nie udowodnią, że ktoś otrzymał pieniądze i się z nimi podzielił pod stołem, pisze się o zjawiskach korupcjogennych. Co robi Najwyższa Izba Kontroli? Kieruje zawiadomienie do prokuratury po tym raporcie. Prokuratura Ziobry coś z tym robi? Nic z tym nie zrobi, ale następuje zmiana władzy. Nowy minister sprawiedliwości, prokurator generalny, powołuje specjalny zespół śledczy, który to bada. Kogo stawia na czele tego zespołu? Prokurator Marzenę Kowalską, o której Zbigniew Ziobro w przeszłości mówił tak. To osoba o największej odwadze. Pierwsza skuteczna oskarżała Pershinga, nie zważając na osobiste zagrożenie. Jak widzimy, Zbigniew Ziobro rozumie, że do osobistej odwagi, profesjonalizmu i zaangażowania pani prokurator Marzeny Kowalskiej ma pełne zaufanie. I ta prokurator jako szefowa zespołu śledczego podejmuje decyzję o potrzebie przeszukań, o potrzebie zabezpieczania materiału dowodowego. Jednym zdaniem pewne ciekawostki już wychodzą. No, znalazł się na przykład, znalazły się oryginalne akta z prowadzonego postępowania w związku ze śmiercią ojca Zbigniewa Ziobry. No właśnie, to jest chciałam do tego nawiązać. Lekarzom. No to chciałbym wszystkich państwa... Znaleziono, przypomnę państwu, oryginał teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego dotyczącego śmierci taty pana Zbigniewa Ziobry. Oryginalne dokumenty, oryginalne akta.
a nie doktor. O czym to świadczy teraz, i czy można? To teraz można? Jako były prokurator generalny, a nie były prezes NIK-u. Nie, nie można. Oryginalne akta, przepraszam, że już się uśmiecham, no bo to czasami jest sytuacja jak z jakiegoś teatru groteski, absurdu. No bo słyszeliśmy już, że pewne akta były przechowywane u pana Ziarkiewicza w garażu, tak? A tak teraz jest, okazuje się, że oryginalne akta spraw są u pana Ziobry w domu. Ja pamiętam, jak politycy PiS-u mówili o państwie z dykty, opisując inne środowiska polityczne. No, okazuje się, że państwo w wykonaniu Zbigniewa Ziobry i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości to jest państwo prywatne. A czy wszystkie jego instytucje, dokumenty urzędowe są dokumentami prywatnymi? Tam doszło do zlania. Państwo to ja, to jak w czasach starożytnego Rzymu. Pełne utożsamianie się władzy ze wszystkimi jego instytucjami. Tylko z punktu widzenia obywateli to jest najgorsza możliwa sytuacja, bo państwo z jego instytucjami ma być dokładnie takie same i wobec polityka, niezależnie od tego, z jakiej opcji pochodzi, i wobec zwykłego, szarego obywatela. Okazuje się, że tu politycy mogli więcej, wozili sobie akta, przekazywali pieniądze na podmioty, które budzą wątpliwości, a w przypadku pana Wosia, powiem bardzo elegancko, mijają się z prawdą, kiedy zeznają pod przysięgą. Czy jeżeli pan minister Zbigniew Ziobro wrócił z zagranicy, przerwał terapię, dwukrotnie spotkał się z dziennikarzami, to pana zdaniem oznacza, że może także zeznawać przed komisjami śledczymi? Niech opinie w tej sprawie wydadzą lekarze. Ja zachowuję tutaj nadzwyczajną ostrożność. Tak jak mówię, sam mam własne doświadczenia walki z chorobą, ale od tego są... W trakcie terapii pan tak sobie wychodził, jeździł, konferencje prasowe organizował. Przepraszam, ja pytam wprost, bo wielu się nad tym zastanawia. Ja niczego nie sugeruję. Ja po prostu zadaję konkretne pytanie, które przychodzi jako jedno z pierwszych na myśl, panie senatorze. I od tego są procedury. Jest lekarz biegły sądowy, który... Jeżeli zostawiamy to lekarzom, być może, tak, a właściwie nawet na pewno najlepsze podejście. Opinię. I na koniec, jeżeli pan pozwoli, bo już wiem, że muszę pana puszczać, bo pan do Łodzi chyba się udaje za chwileczkę. Tak, udaję się do Łodzi. To jeszcze, jeżeli pan pozwoli, dwa słowa o Jarosławie Kaczyńskim, który zasugerował, że premierowi Donaldowi Tuskowi grozi artykuł kodeksu karnego, 127 dokładnie, który oznacza od 10 lat więzienia do dożywocia. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości chodzi rzecz jasna o kwestię związaną ze zmianą ustroju siłą. Zdaniem pana Kaczyńskiego Donald Tusk zmienił ustrój siłą i za to grozi mu dożywocie. Co pan na to jako prawnik? Szanowni państwo, te słowa kieruję bodaj do 14 milionów obywateli, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę, PSL i Lewicę. Uczestniczyliście w tej zmianie ustroju siłą. Dokonała się ona 15 października, kiedy oddaliście swój głos na przedstawicieli ówczesnej opozycji, a dzisiaj środowisk tworzących rząd. Mam dla was na szczęście dobrą informację. Miejsc w polskich zakładach karnych jest 86 tysięcy, 14 milionów nie zamkną. No dobrze, ale ja bym chciała, żeby konkretnie do tych słów pana Kaczyńskiego to absurd. No, bym powiedział znowu, zmiana ustroju siłą, to mówię jako prawnik, jest opisana w przepisach prawa, polega na tym, że dokonuje się zmiany władzy w oparciu o siłę, ale a nie demokratyczne procedury. Czy pan premier procedury. Tusk powinien to traktować jako realną groźbę, co się wydarzy, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy? Nie, ja myślę, że wszyscy powinniśmy to traktować jako przejaw braku formy prezesa Kaczyńskiego. Także ale to nie wymiarze... wszystko, dlatego że prezes stwierdził także, że to, że u władzy jest teraz rząd Tuska, zwiększa prawdopodobieństwo wojny w Polsce i tego, że będzie wyższe prawdopodobieństwo ataku Rosjan na Polskę. Że gdyby był inny rząd, to to prawdopodobieństwo byłoby znacznie niższe. I dokładnie znowu przesuwamy się w sferę absurdu. No to są tak absurdalne słowa, że nawet je trudno komentować. Polskie bezpieczeństwo i to, czy może dojść do wojny, czy nie może dojść do wojny, jest uwarunkowane wieloma okolicznościami. Jest uwarunkowane niestety pośrednio pewno także może mieć na to wpływ, jakie będą wyniki wyborów prezydenckich. Na to może mieć wpływ, jak się zakończy wojna w Ukrainie. Na to może mieć wpływ, ale tu mamy ogromną determinację obecnego rządu, żeby te wydatki na obronność i lepiej, bym powiedział, zagospodarowane niż na przykład w czasach Antoniego Macierewicza, były wydatkowane w sposób, który podnosi, zwiększa zdolności obronne Polski. Na szczęście, w dobrym tego słowa znaczeniu, na naszą sytuację ma wpływ to, że jesteśmy członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, NATO i zaatakowanie nas, jesteśmy wtedy objęci systemem zbiorowej, kolektywnej obrony. To jeszcze jeden krótkie pytanie.
w kontekście odwołania z Eurokorpusu pana generała Gromadzińskiego. No, to jest bardzo poważna instytucja, związana oczywiście ze współdziałaniem z NATO właśnie i z Unią Europejską. Nabrał wody w usta pan minister Kosiniak-Kamysz. Nic nie może, znaczy nie chce, bo nie może, jak twierdzi, powiedzieć, o co chodzi. Więc dlatego chciałam, może pan nam coś rozjaśni, bo chodzi tutaj o kwestię związaną z tym, że mamy tutaj poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, że to dotyczy poświadczenia bezpieczeństwa osobowego generała Gromadzińskiego w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera, jak mamy to czytać. Czy to jest tak enigmatyczne, że jeszcze nic nie jesteśmy w stanie wyciągnąć ja z tej informacji? Ja poza tym, co jest w tym komunikacie, nic więcej nie wiem. Nie chciałbym dywagować. Kwestie związane z obronnością często wymagają ciszy. W tym komunikacie, z tego, co jest powiedziane, mamy chyba informację, że są prowadzone w związku z tym dalsze czynności. Poczekajmy Ale tu chodzi o jakąś działalność pana generała. To z tego wynika. Jego działalność. Z tego wynika, że służby, które zabezpieczają wszystkie najważniejsze osoby. Znalazły jakieś informacje dodatkowe w kontekście osoby pana generała, no, które wymagają zapewne wyjaśnienia. Przepraszam, ale nie mam żadnej dodatkowej wiedzy w tej sprawie. Wyjaśniona jest ta kwestia. Śledztwo trwa. Panie senatorze, bardzo dziękuję. Krzysztof Kwiatkowski, senator, były prezes NIK, były minister sprawiedliwości. Dziękuję, drogi. Doktor, proszę jechać dziękuję ostrożnie. Dziękuję państwu i życzę państwu udanych, radosnych świąt Wielkiej Nocy. A u państwa, u nas w studiu już za chwilę pan poseł Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego Polski 2050. Zapraszam. Dziś przychodzimy do państwa z wnioskami po audycie tego incydentu z Black Hawkiem. Drogiego incydentu dla polskiego podatnika, incydentu, który na wiele miesięcy wyłączył z użycia policyjny Black Hawk. W związku z przeprowadzoną kontrolą chciałem poinformować państwa, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji złoży dwa kolejne zawiadomienia do prokuratury dotyczące wydarzeń, które miały miejsce w Komendzie Głównej Policji. Jedno z tych zawiadomień dotyczyć będzie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pana Macieja Wąsika, i o tym za chwilę będzie mówił pan minister Czesław Mroczek. Drugie natomiast będzie dotyczyć jednego z pracowników szefa biura kadr, pana Siekierskiego, który tak się złożyło, że jako rzecznik dyscypliny nadzorował procesy wyjaśniania zarówno kwestii Black Hawka, jak i kwestii granatnika. I zdaniem kontrolerów, i także prawników współpracujących z ministerstwem, sprawa jest oczywista. Te działania były podejmowane tak, aby sprawę zamieść pod dywan. Państwa gościem poseł Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego Polski 2050, Trzecia Droga. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ponieważ jest pan członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, to jeżeli pan pozwoli, od dwóch właśnie kwestii związanych z wojskiem i z bezpieczeństwem zacznijmy. A propos Black Hawka. Wczoraj minister Kierwiński poinformował o tym, że doszło do daleko idących nadużyć, co najmniej jeżeli chodzi o ten piknik polityczny z sierpnia 2023 roku. Czy pana zdaniem wtedy doszło rzeczywiście do zagrożenia zdrowia i życia uczestników, czyli potencjalnych wyborców, i czy odpowiedzialność za to rzeczywiście ponosi minister były Maciej Wąsik? To po pierwsze, rzeczywiście wszyscy, przecież do wszystkich nas dotarły informacje o tym zagrożeniu bezpieczeństwa, więc moim zdaniem jakby trudno tutaj mówić, że było inaczej. Mhm. Natomiast odpowiedzialność za to ponosi kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeżeli w procesie podejmowania decyzji brał udział pan Wąsik, to oczywiście ponosi też osobistą odpowiedzialność. Natomiast ja też proszę zwrócić uwagę i zwrócę państwa uwagę na ten szerszy kontekst, że przecież zarówno Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale przecież były minister obrony pan Błaszczak,
używali de facto wojska, używali policji, używali wszelkich służb do tego, aby siać propagandę polityczną. Przepraszam za to, że powiem wprost, ale żołnierze sił zbrojnych byli używani, trzeba to tak nazwać, w charakterze ścianki, na której panowie robili sobie zdjęcia. To pokazuje całkowity brak szacunku do ludzi, którzy pełnią ważną służbę na rzecz naszego państwa i dla bezpieczeństwa obywateli. No tak, i tym charakteryzowała się poprzednia władza. Sprawa Lechołka tutaj może być taką wisienką na torcie, jeżeli chodzi o te wszystkie sytuacje. Natomiast dość niepokojące jest to, panie pośle, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, że wtedy nie było żadnego postanowienia o wyjaśnieniu tej sprawy, nie było żadnego postępowania wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Mało tego, już jakiś czas temu pojawiły się informacje, że były premie za tamtą sytuację. Nikt nie mówi o kosztach naprawy Black Hawka, że on został wycofany na wiele miesięcy z użytku, a tych Black Hawków wcale tak wiele nie mamy, bo jest ich chyba 20, o ile się nie mylę. I w związku z tym też, o czym to świadczy, że nie było żadnego postępowania kontrolnego i ono odbywa się dopiero dziś. No tak, musiała nastąpić zmiana władzy, żeby te patologiczne sytuacje mogły zostać wyjaśnione. Natomiast oczywiście Black Hawk, tak jak każdy inny sprzęt tej wartości, ma wiele różnych zastosowań. Jeżeli nie pełni roli tej, do której został przeznaczony w sposób podstawowy, czyli ochrony bezpieczeństwa, zadań związanych z obowiązkami policyjnymi, to powinien służyć do innych celów, do tych, których również może zostać zastosowany, choćby do ochrony Polski, do ochrony obywateli przed pożarami w lasach, bo też można stosować te śmigłowce do tych celów. W związku z tym oni używali tego do de facto prywatnych, politycznych celów tylko po to, żeby sięgnąć po głosy wyborców. To jest skandaliczne, niedopuszczalne i powoduje, że obywatele też tracą zaufanie do służb, co pokazały badania. Więc ja tutaj mam negatywną ocenę całej działalności w zakresie właśnie użytkowania różnego rodzaju instytucji do takich partyjnych celów przez poprzednią władzę. Minister Kierwiński mówił, że pierwotnie udział Black Hawka na tej imprezie na Mazowszu był wykluczony, ale decyzja w tej sprawie uległa zmianie na 4 dni przed samym wydarzeniem i że to był fakt motywowany politycznie i był skutkiem, tutaj cytuję, bezpośredniej interwencji Macieja Wąsika, któremu zależało na obecności Black Hawka ze względów kampanijnych. Wąsik miał nakłaniać ówczesnego szefa policji, generała Jarosława Szymczyka, do wykorzystania Black Hawka na kampanijnej imprezie. Sam był tam obecny zresztą, panie redaktor, ale jeżeli popatrzymy na historię tamtej władzy, to przecież historię ze śmigłowcami to nie pierwszyzna. Pamiętamy pana ministra Zielińskiego, dla którego zrzucano konfetti. Wycinane prawna, osobiście tak. Przez skandaliczna sprawa, ale właśnie ze śmigłowca zrzucano konfetti, to nie był Black Hawk, to był jakiś Mi, ale to zamiłowanie do śmigłowców, do tego, żeby pokazywać się w takim blichtrze sprzętu państwowego, to jest coś, co charakteryzuje funkcjonariuszy tamtej władzy i absolutnie nie służy to w żaden sposób podniesieniu bezpieczeństwa. Ja rozumiem, że czasem są takie sytuacje, kiedy obywatelom warto pokazać, czym dysponują służby, w jaki sposób dbają o bezpieczeństwo, ale od tego są specjalne dni otwarte. Jest na przykład Święto Policji, gdzie policja chwali się swoimi możliwościami, ale nie jest tym momentem i tym miejscem piknik polityczny. To należy ocenić zdecydowanie negatywnie. I druga sprawa, czyli zmiany w Eurokorpusie. Dość niespodziewane i natychmiastowe odwołanie pana generała Gromadzińskiego z tej funkcji. Ma natychmiast wracać do kraju. Nie wiemy zbyt wiele, dlatego że w komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej napisało jedynie, że SKW wszczęła postępowanie. Postępowanie kontrolne dotyczące, i tutaj znów dla zwykłego człowieka bardzo enigmatyczny komunikat, poświadczenia bezpieczeństwa osobowego generała Gromadzińskiego w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera. Ale jeżeli to się dzieje w takim tempie, to sprawa musi być chyba poważna. Uważam, że sprawa jest poważna i oczywiście będzie przedmiotem wyjaśnienia również w parlamencie. Myślę, że... Na komisji? Myślę tak, że podczas posiedzenia komisji, jeżeli komunikat publikowany jest w takiej formule i zawiera tak bardzo istotne elementy, to znaczy, że sprawa rzeczywiście jest poważna. Ja nie znam szczegółów, więc też nie będę tutaj puszczał wodzy fantazji, ale ważne jest to, że jeżeli następuje jakakolwiek wątpliwość dotycząca tego zakresu poświadczenia bezpieczeństwa, to w interesie publicznym jest to, aby działać sprawnie, niezwłocznie i bardzo szybko wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Tym bardziej, że jesteśmy w dość
trudnej sytuacji. Jesteśmy w trudnej sytuacji. Ja Państwu jeszcze przypomnę, że Eurokorpus to jest wielonarodowa wojskowa struktura szybkiego reagowania, bardzo ważna, współdziałająca z NATO i z Unią Europejską. Dokładnie tak, natomiast przestrzegałbym też przed wyciąganiem daleko idących wniosków. Dajmy służbom pracować, specjalne organa to wyjaśnią. Jeżeli jest taki komunikat, to znaczy, że sprawa jest poważna, natomiast myślę, pan generał twierdzi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. No, to jest oczywiście jego opinia i ma do tego prawo, natomiast ja wierzę, że nasze służby dbają o bezpieczeństwo, nawet jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to starają się działać właśnie w ten sposób. Czy pan ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące działania służb w domu pana Zbigniewa Ziobry, panie pośle? Pani redaktor, ja mam jedno oczekiwanie wobec prokuratury, wobec sądów, wobec wszelkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. O oczekiwaniu za chwilę. Ja najpierw pytam o wątpliwości. Czy pan, obserwując to, ma pan wątpliwości co do działania procedur, łamania ich lub nie przez od służby? Wyjaśnienia wątpliwości są sądy. Jeżeli pan minister ma wątpliwości, to przysługuje mu, tak jak każdemu innemu obywatelowi, możliwość odwołania się do sądu. Natomiast ja oczekuję od służb wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących dysponowania majątkiem Skarbu Państwa, dysponowania funduszami. Tutaj mieliśmy wiedzę od wielu lat, bo przecież raport NIK chyba z 2021 roku pokazywał straszną patologię w zakresie Funduszu Sprawiedliwości. Pokazywał, jak te środki wypływały na polityczne imprezy, jak służyły do budowania pozycji politycznej. A przecież ten fundusz powinien służyć ofiarom, osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa. Pan minister Kwiatkowski stwierdził przed chwilą, że to był fundusz wyborczy polityków Solidarnej, Suwerennej Polski. Oczywiście i często skupiamy się na tej części właśnie związanej z wykorzystaniem tego funduszu przez polityków Solidarnej czy Suwerennej Polski. Cokolwiek dla nich to oznacza. Natomiast ja zwrócę uwagę na tę drugą stronę, czyli to, że te środki nie trafiały do osób pokrzywdzonych. I to jest coś bezczelnego, strasznego i bulwersującego, że ci ludzie zabrali tym osobom pokrzywdzonym środki finansowe, które miały im pomóc w życiu, miały im stworzyć jakąś nową szansę, miały im stworzyć możliwość choćby terapii. I to jest w tym wszystkim najbardziej bulwersujące, bo to, że oni to wykorzystywali w swoich politycznych celach, to oczywiście jest charakterystyczne dla tamtej władzy. Natomiast to, że oni zabrali ludziom potrzebującym te pieniądze, to przekracza wszelkie granice politycznej bezczelności. I uważam, że tutaj prokuratura musi działać zdecydowanie, żeby nikomu do głowy już nie przyszło działanie w taki sposób. Szykuje nam się chyba konfrontacja pana Krzysztofa Kwiatkowskiego z Michałem Wosiem, bo pan Michał Woś zarzucił panu Kwiatkowskiemu kłamstwo, pan Kwiatkowski zarzuca kłamstwo panu Wosiowi. Pokazuje tylko, no problem polega na tym, podpisane dokumenty. Jeden przez pana Ernesta Bejdę, czyli szefa ówczesnego CBA, który powołuje się na określone ustalenia w przypadku przekazania konkretnej kwoty CBA na dany system. Są też dokumenty podpisane przez pana Wosia, tylko pan właśnie zauważył, że jest błąd w tym dokumencie i że zamiast napisu, że trzeba przekazać środki na Centralne Biuro Antykorupcyjne, jest napisane Centralne Biuro Śledcze. Ale podpisał tak. I poszło. Jak pan czyta te wczorajsze zeznania pana Michała Wosia? Ja myślę, bo że... mówi, my nic nie zrobiliśmy, My nic nie zrobiliśmy, nic nie decydowaliśmy, to w ogóle nie nasze podpisy, tych dokumentów nie widzieliśmy, ba, nas w ogóle w tym ministerstwie nie było. Pani redaktor, no naprawdę każdy złapany za rękę będzie twierdził, że to nie jego ręka, każdy podpis, który świadczy o tym, że dana osoba zatwierdziła jakąś transakcję, będzie podważany. Każdy dokument będzie uważany za sfabrykowany. I to jest takie postępowanie tej władzy. Oni przecież przez lata zamiatali pod dywan, mówiąc trochę szerzej, wszelkie swoje brudy. Powstał specjalny garaż, do którego trafiały akta spraw. Niewygodne. Pana Ziarkiewicza ten garaż. Dokładnie tak. Niewygodne dla PiS-u. I to, że oni dzisiaj mówią, że to nie ich podpisy, nie ich decyzje, że są pomyłki, że w ogóle nie widzieli na oczy tych pism i Fundusz Sprawiedliwości to w ogóle nie oni, to nie jest nic zaskakującego. Ja oczekuję od organów państwa, że w końcu po tym czasie, po którym były polityczne naciski i te organa były politycznie kierowane, że w końcu te organa wezmą się do roboty i wszelkie te skandaliczne procesy, wszelkie te skandaliczne decyzje zorganizowanej grupy, która rządziła do tej pory Polską, że one zostaną wyjaśnione
I jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to trafią przed sąd. I to jest naturalna, demokratyczna formuła dochodzenia sprawiedliwości. A propos przetrzymywania dokumentów, panie pośle, prokuratura poinformowała, że podczas przeszukania u pana Zbigniewa Ziobry znaleziono oryginał teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego dotyczącego śmierci taty pana Zbigniewa Ziobry. No, wiadomo, że oryginału akt, a w ogóle jakichkolwiek dokumentów w prywatnym domu pana ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w jednym nawet nie wolno trzymać. I teraz... I to jest bardzo trudna sprawa. To jest bardzo trudna sprawa, bo oczywiście kwestia śmierci kogoś bliskiego zawsze jest dla nas wszystkich tragedią. Mhm. I tym bardziej jest też trudno rozmawiać. No właśnie, trudno się rozmawia o tej sprawie, bo ja rozumiem, tak po ludzku rozumiem kogoś, kto chce wyjaśnić wszelkie wątpliwości, ale tu przekroczono wszelkie granice. Ale to też pokazuje, że oni traktowali nasze państwo jak prywatny folwark. Wynosili dokumenty, wyprowadzali środki finansowe z funduszy, decydowali o tym, gdzie powstanie most, bo akurat to był most do kogoś znajomego, asfaltowali drogi, bo te drogi prowadziły do znajomych ważnych funkcjonariuszy, umieszczali swoje żony, umieszczali kochanki w radach nadzorczych, rodziny nagle otrzymywały wielkie awanse. Zabranie przez byłego ministra Ziobrę akt sprawy z instytucji państwowej do domu tylko potwierdza i tylko jest kolejnym elementem tego wielkiego obrazu zawłaszczenia państwa w ciągu ostatnich 8 lat. I to zdecydowanie negatywnie narzuca. I wiemy, panie pośle, że znaczna część wyborców, która doprowadziła do historycznej frekwencji 15 października, wyborców koalicji 15 października, od początku bardzo jasno domagała się rozliczeń. Tylko problem polega na tym, panie pośle, że w tej chwili my mówimy głównie o tych rozliczeniach, które się zaczęły dziać, ale trochę mało mówimy o pracy merytorycznej tego rządu i tego Sejmu. Pojawiają się już statystyki dotyczące tego, że jest bardzo mało projektów ustaw, które przez Sejm przechodzą, że obietnice składane przez państwa, nie tylko przez Koalicję Obywatelską, nie są do końca realizowane, że to idzie wszystko zbyt wolno i że mamy tutaj igrzyska, których ludzie chcieli, to fakt, ale nie mamy tego chleba. Jak pan się jako szef klubu parlamentarnego Polski 2050 odniesie do tego zarzutu? Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za to pytanie, pani redaktor, bo rzeczywiście w ostatnich dniach opinia publiczna ogniskowała się na konkretach innych partii. Natomiast powiedzmy, że te dokonania mniejszych partnerów koalicji były mniej widoczne. A my mamy bardzo, ale to bardzo dobre rezultaty, jeżeli chodzi o realizację naszego programu. Przedstawiliśmy 12 konkretów. Te 12 konkretów było do zrealizowania w ciągu 4 lat kadencji. A dzisiaj możemy powiedzieć, że 3 z nich są zrealizowane. To oznacza, że wyprzedzamy terminarz i po pierwsze to jest ściągnięcie środków z KPO. No ale to tutaj chyba jednak największy wpływ miał pan premier Tusk. No pani redaktor, mamy na ten temat... Nie wiem, czy to tak ładnie... Ja przypomnę sobie takie zasługi. Pani redaktor, przypomnę, że ministrem funduszy jest pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jest ministrą rekomendowaną przez Polskę 2050 i mam takie przekonanie i też wiedzę, że pani minister naprawdę dużo dołożyła, żeby te środki zostały... No to wspólna praca. Wspólna praca, tylko że ja pytam o wspólną pracę. Okej, no mamy KPO, co dalej? Mamy KPO. Mamy też wzmocnienie służby publicznej i przekazanie większych środków na edukację. My deklarowaliśmy 20% podwyżki, które mają wyrównać inflację. I to zostało zrealizowane. Deklarowaliśmy również większe środki na edukację. Ponad 20 miliardów złotych więcej. To jest nasza decyzja z naszego budżetu. I to jest drugi konkret. Kwestia uruchomienia programu in vitro. To jest trzeci konkret, który deklarowaliśmy. Poza tym deklarowaliśmy również odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. I to jest realizowane. Złożyliśmy konkretny projekt ustawy, który pokazuje naszą filozofię odpolitycznienia. Jesteśmy w dialogu z naszymi partnerami i uważamy, że też ten projekt powinien zostać przyjęty. To jest realizacja naszych zobowiązań. Ale jakby pan określił dzisiaj relacje panujące wewnątrz koalicji 15 października po tym ostrym zakręcie, które miało miejsce w związku z prawem aborcyjnym, z pracami nad prawem aborcyjnym? Pani redaktor, jeżeli wyjmiemy te wszystkie takie, powiedziałbym, sytuacje, w których dochodziło do używania języka nieparlamentarnego, które w mojej ocenie przekraczały jakiekolwiek granice... Absolutnie.
nie tak. Dyskusji, to uważam, że relacje są konstruktywne. Marszałek Hołownia też publicznie zarzucił kłamstwo panu Czarzastemu, a później się okazało, że nie do końca pan Czarzasty kłamał jednak. No jednak, pani redaktor, ja tutaj w 100% potwierdzam słowa pana marszałka. Że kłamał pan Czarzasty? Podtrzymujecie to naprawdę? Ja oczywiście potwierdzam słowa pana marszałka i będę stał murem, ponieważ też wiem, jak to wyglądało. Natomiast nie jak chodzi, to wyglądało? Pani redaktor, nie chodzi o to, żeby się... Nie no, panie pośle, ale jeżeli pan po raz kolejny publicznie podtrzymuje zarzut wobec pana marszałka Czarzastego, że on kłamał, no to przepraszam, pani, musimy ten wątek rozwinąć. Pani redaktor, myślę, że ten wątek został już zwinięty, no nie, zakończony, ale później się nie został, absolutnie nie został, panie pośle. On w ogóle nie został, nawet w najmniejszym natomiast stopniu wyjaśniony. Pani redaktor zapytała, jakie są relacje w koalicji. Ja chcę powiedzieć, że relacje są bardzo dobre. Uważam, że skończyliśmy z PRL-em, gdzie panowała jednomyślność. Mamy różnorodność w koalicji i to nie jest tajemnicą. Myślę, że przed wyborami 15 października obywatele też dzięki temu, że mieli możliwość głosowania na różnorodne programy, dlatego ta frekwencja była taka wysoka, dlatego postanowili oddać swój głos. No tak, to już wiemy. I myślę, że czynienie zarzutu po tym czasie jednomyślności, który niszczył nasze państwo, że koalicja jest różnorodna, że rozmawia. Zarzut? No myślę, że są takie zarzuty publiczne przez niektóre osoby. Nie, po prostu, panie pośle, to nie chodzi o to, czynione. No właśnie o to chodzi. Jesteśmy... się różnią, jest oczywiste. Pani redaktora. Sekundę, teraz ja, jeżeli pan pozwoli. To, że jest taka sytuacja, że Polska 2050 od początku mówiła, że nie jest zwolennikiem liberalizacji prawa aborcyjnego ad hoc i w swojej masie w całości, też państwo mówili. Co do tego nikt nie ma, jak sądzę, rozsądny, żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli już między panami marszałkami publicznie latają w takie słowa pod tytułem pan kłamie i w dodatku po tych kilku dobrych tygodniach te słowa są podtrzymywane, no to ja nie wiem, jak jest z tą relacją w koalicji, relacje o której pan są, mówi. Pani redaktor, są świetne, ale zarzucamy sobie kłamstwo. Pani wzajemnie, redaktor, tak? Są świetne i myślę, że one są zdecydowanie lepsze niż były przez ostatnie 8 lat w jednym obozie władzy. Mało tego, ja uważam, że taka różnorodna dyskusja jest twórcza. Ona jest też dla obywateli dobra, dlatego że w decyzjach, które są podejmowane, nie jest ujmowany tylko jeden punkt widzenia tego, kto jest akurat szefem partii, tylko to jest dyskusja, która kreuje lepsze rozwiązania. I to nie tylko w polityce, ale przecież w biznesie jest dokładnie to samo. To jest istota takiego zarządzania, które w swojej istocie wciąga do decyzji różne punkty widzenia. Wtedy jesteśmy w stanie wykreować lepszą decyzję. I rozumiem, że to jest nasza koalicja. Trzecia droga tutaj swojego stanowiska nie zmienia i w dalszym ciągu będzie przeć do organizacji referendum w sprawie prawa aborcyjnego. Tak, mało tego, myśmy to przecież napisali. Znaczy, gdybyśmy postąpili dzisiaj inaczej, to można by nam zarzucić, że oszukaliśmy wyborców. Panie pośle, tymczasem a deklaracja prezydenta mówiąca o tym, że on nie weźmie pod uwagę wyników tego referendum, was, rozumiem, nie powstrzymuje, po prostu chcecie na referendum wydać pieniądze i tyle. Po prostu, żeby je zorganizować. Natomiast to, że pan prezydent już powiedział nie wezmę pod uwagę wyników tego referendum, już wam nie przeszkadza, nie powoduje żadnego procesu myślowego u państwa. Ale pani redaktor, po pierwsze pan prezydent jest zobowiązany przepisami konstytucji do tego, żeby szanować wynik referendum. Nie jest zobowiązany, pani. Jest zobowiązany. Nie, zobowiązana jest władza ustawodawcza do tego, żeby przygotować projekt legislacyjny zgodny z wynikiem referendum. Natomiast prezydent nie ma obowiązku tej ustawy podpisać. Prezydent ma obowiązek wdrożyć wynik referendum ważnego w Konstytucji. Proszę konkretny przepis. Pani redaktor, możemy się egzaminować na przepisy. Nie, natomiast, no ale po prostu natomiast, nie ma jeżeli, takiego zapisu, jeżeli, panie pośle. Nie chciałbym być w skórze pana prezydenta, który wetuje ustawę, która jest wolą wyrażoną w referendum przez wiele milionów obywateli. Przypominam, żeby referendum było ważne, musi pójść więcej niż połowa obywateli do głosowania. To jest nie tylko polityczne samobójstwo, ale to jest również taki powód, który skutkuje postawieniem zarzutów przed Trybunałem Stanu. I myślę, że każdy musi zdawać sobie skutkuje, z tego sprawę. Panie oczywiście, pośle, że skutkuje. Oczywiście, że skutkuje. Nie ma takiego przepisu. Pani redaktor, jest zobowiązanie władzy pani redaktor, ustawodawczej ale wyłącznie napisane. Ja chcę powiedzieć, że czuję taką presję, żebyśmy porzucili 14% wyborców, którzy na ten program głosowali. Pani redaktor. Się zastanawiam, panie pośle, jaki jest sens, jeżeli już macie zapowiedź prezydenta. Bo być może można to było robić, gdyby nie było jasnej deklaracji. Prezydent za chwilę się zmieni.
No to kiedy to referendum organizować w takim razie? Mamy projekt uchwały. I kiedy je organizować? Poprosiliśmy również o to, aby podpisali się pod nim przedstawiciele innych klubów. Uważamy, że gdyby to referendum mogło zostać zorganizowane w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. I wtedy Europejskiego, już wybory nie przeszkadzają w tej dyskusji o aborcji? Wie pani co, referendum to jest Państwo cały czas mówili, że nie można... Referendum, jak sądzę, w tej sprawie będzie sprzyjać... Czy pan zdaje sobie sprawę, jak będzie wyglądała dyskusja przed referendum? Co się będzie działo? Jak furgonetki będą jeździć po ulicach? Co się będzie działo na ambonach i tak dalej? To będzie najbardziej ostra kampania, jaka w ogóle była w historii III Rzeczpospolitej. Panie redaktor, ale ja się nie boję dyskusji w kampanii wyborczej. Ale przecież taki był argument, że nie można o tym rozmawiać teraz, bo jest kampania. No nie, to zapowiedział pan premier, że ustawy zostaną rozpatrzone po kampanii wyborczej. Ja przyznam szczerze, nie wiem, jakie było tło tej zapowiedzi wtedy, natomiast wydaje mi się, że to było uzgodnienie i chyba to było w ogóle uzgodnienie pomiędzy liderami. Później ktoś to złamał, to uzgodnienie. Natomiast, pani redaktor, nie mam żadnej wątpliwości, że referendum jest takim elementem sprawowania władzy przez obywateli, który trzeba szanować. Ale ja jestem absolutnie zwolenniczką demokracji bezpośredniej, panie pośle. Czyli jest pani zwolenniczką referendum? W tym przypadku absolutnie nie, bo uważam, że 90-letni mężczyzna niekoniecznie musi decydować o przyszłości młodych kobiet w Polsce. Dlaczego o aborcji ma decydować na przykład von Braun? Pan poseł Kaczyński. Po to są wybierani posłowie, żeby brać odpowiedzialność. Czyli Kaczyński, na tej zasadzie poddawajmy Kaczyński pod dyskusję i Braun, Kaczyński referendalną i Braun, każdą ustawę. Kaczyński i Braun mogą decydować o tylko prawie aborcyjnym, a obywatele, pani Kowalska, obywateli. Pani są Kowalska, pani Malinowska. Wyborców, panie pośle, no proszę nie udawać, że pan nie rozumie tej różnicy. Nie, no ja wiem, że to jest bardzo trudne dla wielu osób przyjąć fakt, że referendum jest procesem demokratycznym i Polacy chcą dzisiaj referendum. Jeżeli popatrzymy na statystyki, to nawet połowa wyborców lewicy chce, żeby ta decyzja zapadła w referendum. No czyli jest bardzo pytanie. Silne oczekiwanie. Natomiast nie rozumiem... Wybory są w czerwcu. Jak państwo chcą zorganizować referendum? Do tego czasu przeprowadzić rzetelną dyskusję i tak dalej. Jest projekt uchwały, jest terminarz, który można zrealizować i to nie jest żaden problem. Mam poczucie, że większość obywateli w tej sprawie ma wyrobione zdanie. Natomiast obywatele chcą referendum, mówią o tym badania i ja nie znajduję żadnego usprawiedliwienia dla jakiegokolwiek polityka, który mówi, że nie oddamy obywatelom głosu w referendum, bo uważamy, że powinni o tym zadecydować Kaczyński, Morawiecki i Braun w Sejmie. Kwestie praw mężczyzn, jak będzie o nich mowa, też będziemy poddawać pod referendum. Panie redaktor, prawa obywatelskie są zapisane w Konstytucji. Konstytucja jest przyjmowana w referendum. O każdych prawach decydowaliśmy, tych podstawowych wyrażonych w Konstytucji, w referendum. A jakie będą pytania referendalne, panie pośle? Może ustalić komisja, która... Czyli państwo chcą organizować w czerwcu referendum, Mamy konkretne pytania, które są zaproponowane w projekcie ustawy. Jak one brzmią? Pierwsze pytanie dotyczy dopuszczenia aborcji do 12 tygodnia. Czy jesteś za dopuszczeniem aborcji do 12 tygodnia? Drugie pytanie dotyczy wariantu, który był przed tym wyrokiem. Czyli kompromis tak zwany. Ja bym tego nie nazwał kompromisem, natomiast jest to tego rodzaju formuła. Czyli chce pan cofnąć, właściwie nie pan, tylko w nie, tym ale pytaniu, pani redaktor, no naprawdę, cofnąć tak, nie nas możemy, do początku lat 90. Ale to, pani zmienia redaktor, się świat, pani, panie pośle. Czy pani chce nas cofnąć do początku lat 90? Czy będzie pani głosowała w ten sposób, że poprze pani to pytanie? Ale to po co zadawać to pytanie? Nie wystarczy pytanie pod tytułem, czy jesteś za liberalizacją prawa aborcyjnego i dopuszczenia do 12 tygodnia? Ale to, pani redaktor, ludziom trzeba dać wybór, jakikolwiek wybór. I wydaje mi się, że tutaj trzeba być też sprawiedliwym. Dyskusja jest dzisiaj pomiędzy tymi wariantami. Obiecaliśmy to referendum w naszych gwarancjach. Poparło to niemalże 15% obywateli. Ja nie rozumiem, dlaczego miałbym teraz nie realizować tej obietnicy. Znaczy, jeżeli ktoś mnie zachęca do tego, żebym oszukał wyborców, to ja mówię zdecydowanie nie. Będę realizował to, co obiecałem. Panie pośle, w rankingu zaufania do polityków Szymon Hołownia, pan marszałek, traci ponad 11 punktów procentowych. Z jakiego powodu, pana zdaniem?
Myślę, że powody są oczywiste. Trudna dyskusja wokół tematu aborcji i to jest ten powód. No, nie, chyba nie ma innych. I jeszcze pytanie o składkę zdrowotną, bo wiemy, że państwo też w swoim programie bardzo mocno kwestię składki zdrowotnej dla przedsiębiorców podnosili. Ostatnio, no, kilka tygodni temu padł nawet taki mały polityczny szantaż ze strony pana marszałka Hołowni, że jak kwestia składki zdrowotnej nie będzie załatwiona, to państwo z koalicji wyjdą. Minister Domański przedstawił wstępne założenia kwestii związanych ze składką zdrowotną dla przedsiębiorców. No, ogromna dyskusja, że niesprawiedliwe, że przedsiębiorcy będą faworyzowani względem tych, którzy pracują na etacie i tak dalej, i tak dalej. Jak państwo się odnoszą do tej propozycji przedstawionej przez ministra finansów? No, ja przypomnę, że kwestia zmiany w zakresie naliczanej składki zdrowotnej jest 12 punktem umowy koalicyjnej. Dlatego pytam, jak ta propozycja. W związku z tym, jeżeli ktoś nie chce realizować, czy nie chciałby realizować umowy koalicyjnej, no to po co nam taka koalicja? Mm-hmm. Mamy konkretne zapisy. No i jest propozycja pana ministra Domańskiego. Jest propozycja. Polska 2050 wprowadziła ten temat do realizacji. Przedstawiliśmy wstępne założenia. Do tego odniósł się rząd, przedstawiając swój pomysł. Analizujemy ten pomysł. Zaproponowaliśmy konkretne progi. Konkretna propozycja również wyjdzie do ministerstwa. Ale ja pytam o propozycję, którą przedstawił minister Domański. Tak jak powiedziałem. Analizujemy. A pan mówi o państwa No tak, dlatego, że my mamy... Ale pytam o tej przedstawionej przez pana ministra. Pani redaktor, ale dlaczego mam się odnosić do propozycji rządu, pana Domańskiego? Bo jesteście członkiem tego rządu? Nie, mamy swoją propozycję w tej sprawie. Dlaczego nie mogę powiedzieć o swojej propozycji? Może pan, tylko bardzo dziękuję. Najpierw odpowiadając na moje pytanie. Najpierw odpowiadając na moje pytanie, panie redaktor, powiedziałem. Najpierw pytam o propozycję pana ministra, a później pan opowie o propozycji Polski 2050. Oceniamy propozycję przedstawioną przez rząd. Zauważamy, że jest ona lepsza od zapowiedzi i to jest efekt naszego nacisku. A czego dobrego brakuje? Nacisku. W naszej ocenie propozycja powinna być prostsza, bardziej czytelna, ujmować konkretne progi dotyczące dochodu, a przede wszystkim spowodować, że nie będzie wielu tytułów i wiele składek, tylko każdy obywatel będzie płacił jedną składkę w zależności od tego, jaki jest jego próg dochodowy. Czyli no chcemy, jest na etacie, czy jest przedsiębiorcą. Tak, chcemy, żeby ta propozycja objęła... Czy ktoś się zastanowi nad tym, że przedsiębiorcy płacą ZUS samodzielnie i tak dalej? Bo oni są obłożeni dodatkowymi kosztami, tak, których nie mają pracownicy na etacie. Ale pracownicy na etacie też płacą ZUS. Nie, płaci pracodawca. Nie, pracownik też płaci. No pracownik sam, nie, no to jest odprowadzane przez pracodawcę, no panie pośle. Pani zupełnie pani w innym wymiarze przedsiębiorca pani prowadzący redaktor, na przykład jednoosobową działalność gospodarczą płaci. To może wyjaśnijmy, bo to jest ważne, że pracownik na umowie o pracę ma wynagrodzenie brutto i od tego odprowadza podatek i część Oczywiście, składek że na tak, ubezpieczenie ale doskonale pan wie, że to jest zupełnie zdrowotne. Inne obciążenie, panie pośle, no, ZUS-owskie, niż ma przedsiębiorca prowadzący na przykład jednoosobową działalność, który samodzielnie płaci ZUS. Tam się inaczej się ta sytuacja odbywa. Jest to zupełnie innego rodzaju obciążenie. No, no w każdym razie, pani redaktor, naszym zdaniem kwestia składki zdrowotnej powinna objąć zarówno prowadzących działalność gospodarczą, jak i pracowników. Tak. To powinien być system sprawiedliwy. Powinniśmy płacić jako obywatele jedną składkę zdrowotną w zależności od tego, jaki jest dochód i różne dochody powinny być sumowane. A jakie stawki powinny być? W naszej ocenie pierwszy próg powinien oscylować wokół 300 zł, drugi wokół 525, a trzeci próg wokół 700 zł. I to są propozycje, takie składki, o których dzisiaj mówimy. Składek. Tak, natomiast przy jakich dochodach? To są różne progi dochodowe. No to ja wiem, w tej chwili... A ta najwyższa 700 zł to jest przy jakim progu dochodowym? To jest przy progu... Proszę mnie nie trzymać za słowo, ale wydaje mi się, że to jest 300 tysięcy złotych rocznie. Tak. Mhm. Znaczy po przekroczeniu 300 tysięcy złotych. Więc... Brutto, tak. Mhm. To jest... I wydaje się, że to są takie progi, które są odpowiednie. One również oczywiście kosztują. My jesteśmy w stanie wskazać w budżecie państwa te pozycje, które mogą być zaoszczędzone i w związku z tym stworzy się pewna pula do tego, żeby dysponować. Natomiast no, to jest na pewno rzecz, Panie Boże, która powinna zapaść przed końcem tego półrocza. Absolutnie i totalnie odmienna propozycja od tego, co proponuje minister finansów. Mhm. I teraz pytanie, czy wy się jakoś spotkacie w połowie drogi? Oczywiście, czy że rozmawiamy, cały czas rozmawiamy. Być może będzie awantura, ale pani redaktor, no co złego jest w rozmowie, nawet z trudnymi, głośnymi argumentami, jeżeli szukamy dobrego rozwiązania? Czy ja nie rozumiem
takiej idei, że powinno być jak w PRL-u, że ktoś przychodzi, kładzie na stół i mówi, tak ma być. No nie, od tego jest parlament. Wydaje się, że... Od tego jest parlament, od tego jest koalicja, od tego są różne formacje w tej koalicji, żeby szukać dobrego rozwiązania. Być Czyli może... takiego propozycji, jaką przedstawił pan Domański, Trzecia Droga nie poprze? Uważamy, że ta propozycja jest nie jest aż tak daleko idąca, jak dzisiaj wymaga tego rynek. Przypomnę, że składka zdrowotna niszczy polskie firmy. Czyli nie poprzecie. I uważamy... Pan mi odpowiedział mi konkretnie. Pani redaktor, no rozmawiamy, więc ja nie wiem, jaki będzie ostateczny kształt tego, co uzgodnimy i nie będę dzisiaj mówił, czyli poprę dobrze, to nie poprę. Czyli dobrze, satysfakcjonuje was na razie. Uważam, że jeżeli chodzi o propozycję rządu, ona jest niesatysfakcjonująca, natomiast mamy swoją propozycję, kończymy całą analizę w odniesieniu do tego, co przedstawiło ministerstwo i nasza propozycja trafi do ministerstwa i będziemy nad tym rozmawiać. I naprawdę myślę, że powinniśmy też przyjąć do wiadomości, że skoro jest różnorodna koalicja, mamy różne punkty widzenia, to te dyskusje będą się odbywać. To nie będzie jak za PiS-u, to nie będzie jak za PRL-u, że przychodzi z centrali partyjnej polecenie i wszyscy mają stać na baczność. Nie, otworzyliśmy parlament, dopuściliśmy do tego, żeby ta dyskusja trwała i to jest naszą intencją, żeby obywatele, żeby różne siły polityczne mogły ze sobą dyskutować i szukać najlepszych rozwiązań, tych, które służą obywatelom. To dwa krótkie pytania na koniec jeszcze, panie pośle. Czy ta propozycja przedstawiona przez ministrę Izabelę Leszczynę w kontekście nowelizacji prawa farmaceutycznego i spodziewanego weta pana prezydenta albo odesłania do Trybunału pani Przyłębskiej tejże ustawy, czy ta propozycja rozporządzenia to jest coś, co popiera Trzecia Droga i Polska 2050? Przepraszam, to jest w ogóle absurd, że politycy rozmawiają o tego rodzaju środkach, bo rozumiem, że chodzi o pigułkę dzień po, tak zwaną. Antykoncepcję awaryjną, tak zwaną. Wie pani, są politycy, którzy chcą wydzielać prezerwatywy, przepraszam za dosłowność. Tak, ale to rozmawiajmy wprost, tak, to nie jest słowo zakazane. I to jest absurd. No, rozmawiamy o tym w Sejmie, rozmawiamy o tym w studiu. No, te rozmowy, jeżeli Czyli mają się toczyć, to powinny jest okay, w domach. To alternatywna, tak? Uważam, że to jest alternatywa, natomiast namawiam pana prezydenta do tego, aby wyszedł poza ten średniowieczny zamek stworzony przez PiS i podjął decyzję w tej sprawie taką, jakiej oczekują obywatele. I ostatnia sprawa, tydzień i 3 dni pozostało nam do wyborów samorządowych. Jaki wynik Trzecia Droga uzna za sukces? Panie redaktor, ja uważam, że jeżeli dzięki naszym głosom uda się odwojować choćby jeden sejmik, choćby dwa sejmiki, bo to nie jest coś, co powinno być oceniane Ale przez pryzmat... Ale wam koalicji, czy wam Trzeciej Drodze? Nie, nam, demokratom. Tak. Jeżeli uda się odwojować jeden sejmik, dwa sejmiki, co jeszcze miesiąc temu było klarowne i oczywiste, a po tej spowodowanej nie przez nas awanturze pojawiły się różnego rodzaju wątpliwości, więc jeżeli uda się odwojować jeden, dwa sejmiki, które przejdą na stronę demokratyczną, to ja uznam, że to jest sukces. Ale ja pytam o indywidualny wynik Trzeciej Drogi. Nie ma tutaj indywidualnego wyniku. To dlaczego nie stworzyliście wspólne listy? Dlatego, że obywatele nie chcą głosować na PZPR i pani redaktor, ja nie wiem, ja w ogóle nie rozumiem tego, ja nie rozumiem tego fenomenu. Jedna lista nie, ale wynik jest wspólny. No pani redaktor, ale przecież nawet decyzje podejmowane tutaj w koalicji, pokazują, że różnorodność jest dobra, że różność kreuje lepsze decyzje. No to różnie traktujemy wyniki. Swój będzie miała koalicja obywatelska, swój lewica, swój Trzecia Droga. Panie redaktor, żeby podejmować decyzję, trzeba mieć większość. I dla nas miarą skuteczności jest możliwość sformułowania większości, która będzie podejmowała dobre decyzje dla obywateli. Ja nie rozumiem tej mentalności, która pojawiła się w niektórych obszarach, nazywa się jedna lista, europejska lista i tak dalej, która jest tak zakorzeniona głęboko w PRL-u, że to pokazuje, że idziemy na stracenie. Panie pośle, PRL, ale, bo pan, pani redaktor, PRL pan zbankrutował. Podkreśla konieczność tej różnorodności, konieczność dyskusji wewnątrz. To, że PRL to już zamierzchła i słusznie miniona przeszłość. Nieprawda. Ale kiedy pytam pana o indywidualny wynik Trzeciej Drogi, to pan mi nie chce odpowiedzieć, bo pan mówi, że będziemy to liczyć wspólnie. No, będziemy liczyć. To jest niekonsekwentne. Nie, to jest konsekwentne. Jeżeli uda się odwojować i przeprowadzić na demokratyczną stronę sejmik województwa, to uda się to dzięki radnym Trzeciej Drogi, dzięki radnym Polski 2050 i dzięki radnym
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oni dzisiaj ciężko pracują i też praca nasza w parlamencie pokazuje, że warto oddać głos na trzecią drogę. To jest oczywiste. Natomiast miarą sukcesu nie będzie to, czy będziemy mieli 20 czy 30 radnych, ale którzy będą... Skalę którzy, poparcia w ale, ale kraju. Co mam, pani redaktor, co mam z tego, że będziemy mieli, nie wiem, 30, 50 czy 150 radnych, jeżeli będziemy w mniejszości? No po co nam taka sytuacja? My chcemy odwojować, my chcemy być sprawczy. Tak jak w parlamencie realizujemy nasze obietnice, tak chcemy je realizować w samorządzie. Mamy wspaniałych kandydatów, zakorzenionych w lokalnych społecznościach, którzy wiedzą, co trzeba zrobić, żeby te społeczności zyskały impuls do rozwoju, żeby lepiej realizowały potrzeby mieszkańców. I to jest nasz cel. Chcemy odwojować sejmiki. Jeżeli odwołujemy jeden sejmik, dwa sejmiki, trzy sejmiki, to uznamy, że to była dobrze wykonana praca. Ale to, co dzisiaj jest ważne, to, że warto oddać głos na kandydatów trzeciej drogi, na kandydatów Polski 2050, czy kandydatów w Polskiego Stronnictwa Ale Ludowego. Ale już nie odpowie mi pan, jeżeli chodzi o te typowania indywidualnego wyniku trzeciej drogi. Pani redaktor, myślę, że to nie jest aż tak istotne z punktu widzenia... Ale jak dla mnie jest, ja zadaję takie pytanie, to nie może pan tutaj mi odpowiedzieć. Jeżeli nasi radni przyczynią się do tego, że dwa sejmiki przejdą na demokratyczną okay, stronę... Okej, znaczy pan nie chce. Dobrze, przyjmuję. No. Ale... Rozczarowaniem, ale przyjmuję. Nie mam innego wyjścia. Pani redaktor, ja znam tych kandydatów i wiem, że oni są świetni. Także ale ja, im, ale im ja więcej, absolutnie nie podaję tego im więcej, na przykład panie pośle. Ja Jacek Jarco, kandydat, indywidualny wynik trzeciej drogi. Kandydat w Bielsku Białej, w moim okręgu wyborczym. Wspaniały kandydat, samorządowiec krwi i kości, przedsiębiorca. Pani redaktor, no uważam, że po prostu jest na kogo głosować, ale miarą sukcesu będzie to, czy będziemy w stanie realizować nasz program. Dlatego tak ważne jest głosowanie na kandydatów trzeciej drogi. Odbijmy te sejmiki z rąk PiS-u i wprowadzajmy dobre zmiany, bo to naprawdę jest możliwe. Znamienny ten brak odpowiedzi, ale już dobrze, może następnym razem się uda. Dziękuję bardzo. Mirosław Suchoń, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, trzeciej drogi, państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Raz jeszcze dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę, panie pośle. I kończymy nią dzisiejsze wydanie Ekspresu. Bardzo państwu dziękujemy za liczną obecność i wracamy oczywiście do państwa jutro o godzinie 9:07. Za dziś pięknie dziękujemy. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu Biedrzyckiej mówi do zobaczenia jutro 9:07. Dobrego dnia. Dzień dobry, to jest raport, to jest czwartek, ja nazywam się Tomasz Walczak, ze mną w studiu jest dr Adam Eberhardt, zastępca dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystko chyba się zgadza. Wszystko się zgadza. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, co się wydarzyło kilka dni temu. Trochę emocje opadły. Ja mówię o niedzielnym poranku, kiedy rakieta rosyjska wleciała na 39 sekund w przestrzeń powietrzną Polski. To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich miesiącach, nie pierwszy w ciągu tej trwającej wojny. Ja mam taką roboczą teorię, słuchając tego, co mówią Ukraińcy, słuchając czasami ekspertów militarnych, że takie incydenty będą się zdarzać częściej, ponieważ Ukraińcy narzekają, że mają niewystarczająco pocisków, żeby tej obrony przeciwlotniczej, żeby te rakiety wychwytywać na swoim terytorium. No i siłą rzeczy te wymierzone bliżej granicy z Polską pociski, no będą gdzieś zbłądzać coraz częściej nasze terytorium. To jest taka, ta intuicja moja ma jakieś uzasadnienie, czy to jest takie widzimisię tylko moje? No tak, no po pierwsze rzeczywiście Rosjanie nasilili w ostatnich tygodniach, dniach ostrzał Ukrainy, zarówno dronami, jak i rakietowy. Dużo rzeczy, głównie atakują oczywiście energetykę ukraińską, głównie obszary przyfrontowe. Natomiast obwód lwowski od czasu do czasu również jest obiektem, celem rosyjskich ataków. Przede wszystkim rosyjski, ukraiński poligon w Jaworowie, który jest zarazem taką bazą dystrybucyjną sprzętu, wsparcia zachodniego dla Ukrainy. To jest na północny zachód od Lwowa. Myślę, że te rakiety, które
naruszają polską przestrzeń powietrzną, to zwykle to są właśnie te, które są kierowane przez Rosjan w okolice Jaworowa. No, jesteśmy państwem przyfrontowym z wszelkimi tego konsekwencjami, również takimi, że rosyjskie rakiety mogą czasami polską przestrzeń powietrzną naruszać. Czasami, co jeszcze był ten, pamiętamy, incydent z przed roku, to znaczy odbicie się rakiety, prawda, i śmierć dwóch polskich obywateli, przewodowie. No, takie konsekwencje wojny. Niestety. No, właśnie, skąd się wzięło to nasilenie tych ataków rosyjskich? Bo one do tej pory, tak się zdarzało, jak już tam uzbierała Rosja trochę tych rakiet, bo wiedzieliśmy, że ma jakieś tam problemy, to raz na jakiś czas rzeczywiście się zdarza taki zmasowany atak. No, w ostatnich kilkunastu dniach no, to jest praktycznie no, niemal codziennie coś się zdarza. W okolicach weekendu tego, kiedy ta rakieta tutaj przekroczyła polską przestrzeń powietrzną, no tam rzeczywiście była komasacja tych ataków. To jest jakaś próba rzucania na kolana Ukraińców już w tym momencie, nie czekając na to, że przyjdzie Trump i każe Ukraińcom przestać wojować. Jak pan na to patrzy? Rosjanie mają dwie metody. To znaczy jedna metoda to jest ciągłe, uporczywe ostrzeliwanie. Nie, ale ono oczywiście dręczy obywateli Ukraińców, ponieważ co chwila są włączane syreny alarmowe, co chwila są alarmy powietrzne, ale to są ataki mało skuteczne, bo wtedy ukraińska obrona przeciwlotnicza jest w stanie te ataki odeprzeć i zwykle mało co realnie dolatuje. Natomiast druga strategia, na którą zdecydowali się Rosjanie na przykład dwa tygodnie temu, to jest taki zmasowany atak, czyli jak kilka tygodni spokoju, zebranie środków, zebranie dronów, rakiet i rzucenie ich wszystkich właściwie jednocześnie, co powoduje, że one są w stanie dużo łatwiej przebić się przez ukraińską obronę przeciwlotniczą i dać dużo większe straty. No i niestety straty, które Rosja zadała Ukrainie w zeszłym tygodniu, one były kolosalne, to znaczy przede wszystkim w tym wymiarze systemu energetycznego. Takie widziałem wyliczenia, że ten jeden najsilniejszy atak to kosztował ponad 100 milionów dolarów Ukrainę. Kwestia odzyskania mocy wytwórczych może być nawet ważniejsza w kontekście czasu, bo to będzie trzeba zamawiać dodatkowy jakiś specjalny sprzęt, szczególnie jeżeli chodzi o tą zaporowską elektrownię wodną. Ataki na system, również na sieci elektroenergetyczne. No, to jest takie chęć rzucenia Ukrainy na kolana i jej maksymalnego osłabienia. No, ale to Rosja robi od ponad 2 lat. Więc no tak, tylko się zastanawiam, czy to jest ten moment, kiedy oni tak czują krew, że tak powiem już kolokwialnie, ukraińską. No bo wiadomo, no, Ukraina żali się, że ma mało sprzętu. Wiemy, że rzeczywiście coraz mniej go tam płynie. Ma problem z uzupełnieniem braków osobowych w armii. No i to jest ten moment, kiedy Rosja próbuje właśnie jeszcze tą większą presję wywrzeć, żeby jeszcze bardziej osłabić Ukrainę. Być może za chwilę przygotować jakąś ofensywę na froncie, która Ukraińców jeszcze bardziej zmusi do cofnięcia się? Ja myślę, że tak. To znaczy myślę, że Rosjanie troszeczkę myślą w kategoriach tego, jak mieć maksymalnie dobrą sytuację negocjacyjną na początku roku 2025, gdzie możliwe dojdzie do zmiany administracji prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, być może przyjdzie Donald Trump, być może się pojawi jakieś okno możliwości wymuszenia na Zachodzie ukraińskich ustępstw. I myślę, że Rosjanie potrzebują do tego czasu troszeczkę poprawić swój stan posiadania. Ten stan posiadania jest tak naprawdę niewielki. Wszystko, co Rosja w ciągu ponad 2 lat wojny osiągnęła, to osiągnęła w ciągu pierwszego miesiąca właściwie, później straciła. Łącznie na dzień dzisiejszy zajęła i utrzymała 10% terytorium Ukrainy przez te 2 lata wojny. Ani jednego miasta obwodowego, wojewódzkiego Ukrainy nie zajęła. Myślę, że to, co tak jak Putin patrzy i sztab generalny patrzą na mapę, to co jest chyba najłatwiejsze w zasięgu możliwości być może rosyjskich, ale na pewno bardzo, bardzo, bardzo kuszące, no to jest Charków. To jest miasto, które było pod oblężeniem w pierwszych dniach, tygodniach wojny. Rosjanie później musieli się z obwodu charkowskiego wycofać, aby skrócić linię frontu, bo trochę nie docenili Ukraińców, zbyt mało żołnierzy rzucili na Ukrainę. Natomiast no jakby
tym nie wykluczał, że zajęcie Charkowa może być takim celem rosyjskim w perspektywie najbliższego roku, letniej bardziej ofensywy. To jest wielkie miasto, milionowe miasto, jak gdyby zajęcie w retoryce propagandy rosyjskiej, oczywiście wyzwolenie Charkowa, byłej kiedyś stolicy ukraińskiej Republiki Sowieckiej, to mogło być coś, co pozwoliłoby na przykład zawrzeć dla Putina porozumienia rozejmowe i szykować się na dogrywkę. Ale na tym etapie no oczywiście Rosja nie posuwa się do przodu. No właśnie, nie posuwa się, bo tak jak Rosjanie się okopali przed ofensywą ukraińską, tak Ukraińcy też dobrze się okopali przed tymi kontrofensywami rosyjskimi. Tylko właśnie pytanie, bo wspomniał pan Charków, to rzeczywiście jego zdobycie byłoby dużym politycznym zyskiem Putina. Tylko czy Charków jest tak chroniony jak te linie frontu po stronie ukraińskiej? Czy przedarcie się przez granicę będzie trudne dla Rosji? Czy... No będzie trudne. Gdyby to było łatwe, to byłoby to zrobione, prawda? Natomiast tak, Ukraińcy wzięli się teraz za szykowanie na przygotowywanie linii obronnych, budowanie okopów, transzy i tych tam drugiej, trzeciej linii obrony. To jest takie wyraźne potwierdzenie, że nie patrzą na tę wojnę w kategoriach własnych ofensyw, tylko raczej defensywnie. Wiedzą, że nie dysponują siłami, środkami, aby prowadzić działania ofensywne. Charków akurat jest dość trudny do obrony, no w tym sensie, że oczywiście dzisiaj rosyjskie działania są od strony południowo-wschodniej, od Kupiańska. Powolne, tam są rzeki również, to nie jest tak łatwo się przebić, ale też Charków jest bardzo blisko granicy rosyjskiej, a ukraińskie ataki, o których jeszcze nie rozmawialiśmy, na przykład na Białgorod, to jest też argument dla rosyjskiej propagandy, że no musimy sobie wyczyścić granicę, musimy sobie po stronie ukraińskiej stworzyć pewną taką strefę bezpieczeństwa, aby obywatele rosyjscy byli bezpieczni. Więc to jest, jeżeli miałbym troszkę tak wróżyć i mówić, na czym będzie się Rosja koncentrowała w ciągu najbliższych miesięcy, no to po pierwsze ataki na infrastrukturę rakietowe, a jednocześnie szykowanie się do czegoś większego latem. To może być okno możliwości, tym bardziej, że tych pieniędzy ze Stanów Zjednoczonych ciągle nie widać. No właśnie, wspomniał pan o atakach na Rosję. To są ataki dronami, przede wszystkim na rafinerię ropy naftowej, co zaniepokoiło Amerykanów. Chcą zapobiec temu, bo uważają, że dzięki temu ceny ropy mogą na światowych rynkach wzrosnąć. To zaszkodzi Bidenowi w reelekcji. Takie są argumenty przytaczane przez prasę anglosaską. No i się zastanawiam, czy to rzeczywiście... To jest jakiś szum informacyjny. Czy to w ogóle jest w stanie wpłynąć na rzeczywistość, że tak powiem, energetyczną, a też pana zdaniem, czy te ataki jakieś w ogóle mają uzasadnienie militarne dla Ukrainy? Czy to jest tylko takie kąsanie Rosji? To jest kilka rzeczy. To znaczy pierwsza rzecz, te spekulacje o tym, jakoby Amerykanie zakazywali Ukrainie ostrzeliwania, niszczenia dronami rosyjskich rafinerii, to mam wrażenie, że tu jest pomylenie pojęć w tejże prasie, o której pan mówi, no bo trzeba rozróżnić kwestię rynku ropy naftowej i produktów naftowych i benzyny. To znaczy, czym więcej Ukraińcy zniszczą rosyjskich zdolności rafineryjnych, tym więcej Rosja będzie musiała ropy, czystej ropy naftowej na rynku światowym sprzedawać, a nie przetwarzać u siebie w domu. Więc ta cena tak naprawdę wówczas spadnie, a nie wzrośnie. Więc ja nie rozumiem tego. To jest jakiś absolutny szum, jakaś wrzutka medialna, mam wrażenie. No bardziej, że Ukraińcy nie powstrzymali się i nadal starają się niszczyć rosyjski system rafineryjny. Zaatakowanych w ostatnich miesiącach było kilkanaście rosyjskich rafinerii, nawet tych położonych dość daleko od linii frontu. Te drony są w stanie przelecieć po 2000 kilometrów, żeby trafić w cel. I myślę, że w takim myśleniu ukraińskim to jest jeden z pomysłów na wygranie tej wojny. To znaczy Ukraina wie, że po bolesnym doświadczeniu roku 2023, że nie jest w stanie pójść zająć Krymu, nie jest w stanie wyprzeć Rosjan z terenów okupowanych na tym etapie wojny, bo nie dysponuje potencjałem militarnym ku temu. No więc to, co może robić, może starać się dręczyć Rosjan, może starać się budować wśród rosyjskich obywateli, szczególnie tych mieszkających w obszarze przyfrontowym, ale również wszystkich innych, takie poczucie, że ta wojna do nas dociera, że my ten koszt tej wojny płacimy, że co chwila coś w Rosji płonie, a skoro co chwila
chwila coś w Rosji płonie, to pewnie ta wojna idzie źle i być może należałoby ją zakończyć. No to jest myślenie ukraińskie, czy to wypali. No na razie nie ma żadnych sygnałów, symptomów, które by wskazywały, że rosyjski reżim będzie zmuszony zmienić swoją strategię, dlatego że jedna czy druga rafineria rosyjska została częściowo zniszczona przez ukraińskie ataki dronowe. Ale no, to jest jakaś taka nie najgłupsza, ale właściwie pewnie jedyny pomysł ukraiński na działania zaczepne dzisiaj. A mówił to dr Adam Eberhardt, wicedyrektor Studium Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze, za wizytę w studiu. Ja dziękuję szybki serdecznie. Szybki szkic sytuacji na froncie. Bardzo dziękuję. Kłaniam się serdecznie. Dziękuję. To był raport. Ja nazywam się Tomasz Walczak. Również państwu dziękuję. Miłego dnia życzę i do zobaczenia wkrótce.